Okej, no to dobrze. Zaczynamy. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Tak, tak jak mówiłem, nie miałem kiedy OBS-a sprawdzić. No, to tak. Mamy nowe tło. A propos tej mapy, to jest tak, wszystko jest tymczasowe, niedokończone jeszcze. Szczególnie napisy są tymczasowe, bo to nie było polskich znaków, więc na szybko wrzuciłem jakieś przecinki czy kreski, żeby były polskie znaki. No i dużo nie ma jeszcze szczegółów tutaj porobionych na tej mapie. To jest dopiero do dokończenia wszystko. Ale coś już jest. Tak to mniej więcej by wyglądało w tym stylu. Roberts, to jest John Roberts bodajże. Także taka odmiana po tym. No nie uwaga, to jest fajne. Mike'u Schley'u, więc żeby sobie coś odmienić wizualnie. Tu jest mniej troszkę tych wszystkich ikon tych wszystkich znaczków, więcej w Schley'u jest, więc troszkę może być problematyczne robienie map, takich jakichś dokładniejszych, ale to się zobaczy, to jest powiedzmy do na później problem. Ewentualnie zawsze można w Schley'u zrobić jakieś inne fragmenty mapy. Zobaczymy. Zacząłem też dzisiaj robić mapę tej wioski Kof, ale no nie zrobiłem niestety. Nie miałem za bardzo jak weny i nie miałem za bardzo czasu, więc stwierdziłem, że wrzucenie byle jak po umieszczanych chatek to jest bez sensu. Także będziemy sobie musieli poradzić bez mapy. To prawda. Poradzimy sobie. Pewnie, że sobie poradzimy. Co prawda może być tak, że już nigdy nie wrócisz do tej wioski, więc mapa będzie już niepotrzebna, ale może ją jednak mimo wszystko zrobię. Zobaczymy. Dobrze, czyli tak, podsumowując, czy tak rozpoczynając w zasadzie, to tak, zaczniemy może od punktu doświadczenia, bo to, żeby nie zapomnieć, a to jest ważne. Okej. Oczywiście sobie muszę przypomnieć, jak się te punkty doświadczenia tutaj dodawało. To było EXP, dobra. Sesje krótsze, czyli troszeczkę mniej niż tutaj podają, ale nie dużo mniej. To sesja była fajna, więc plus za to da coś. Niech sobie sprawdzę, jak tutaj radzą, jak tu doradzają. O, jest. Zwykła sesja. O, dobrze. Spacja. Jak się nazywało? Nie, zaskakuje. Możesz sobie odebrać punkty i ewentualnie rozwinąć coś tam, co tam potrzebujesz, co tam chcesz. Mhm. Czyli generalnie w głównych, tam gdzie mam plusiki, czekaj, to jest to, co mogę rozbijać? Już dobrze to pamiętam? Nie pamiętam, zaraz zobaczę, tylko coś mi myszka świruje, chyba jest za daleko. Przeniosłem się z powrotem na fotel i telewizor, bo mi coś mi było, coś mi niewygodnie było na tym komputerowym krześle. Zastanawiałem się, czy nie zrobić sobie, nie wziąć laptopa i nie zrobić próby na nowym stole. Ale kurczę, nie miałem czasu, żeby sobie przygotować. O! No.
No, bo wiesz, stół widzisz. jest, krzesło przy nim jest, czy tam fotel przy nim jest, także mógłbym postawić laptopa, podłączyć się ze wszystkim. I też dźwięk, no nie, słuchawki, można byłoby No sprawdzić, tak. ale kurczę. Dobra, to tak, z tego co widzę w głównych, to mówisz o umiejętnościach czy o cechach? Głównych. Czyli cechy. Główne cechy. No to w plusiki to masz tak, plusiki i ten na sile, I ten ten widzę. ptosek. Ptosek, no. Tak No, jest. tylko to będzie drogie już pewnie. Ale nie wiem, no, jest tu napisane, ile kosztuje No ale rozwinięcie. teoretycznie on powinien mi O, to jest, jak? odpisać, nie? No, 25 albo 50. Albo 30, albo 25. Zależy, co byś chciał rozwinąć. No, umiejętności, no to swoją drogą. Też tu masz dobra, O2 to jest plusiki i te. 50. Plusiki i te ptaszki. Bo ty jeszcze nie masz O. żadnej umiejętności z tego poziomu drugiego, nie? Nie wykupiłeś sobie żadnej. Też można by o tym pomyśleć, gdybyś chciał. No Czekaj, właśnie, a ja jak no. poszukam. Zaraz, co to było? Jak się to nazywało? Jakże się nazywa ten. Ta twoja. Gladiator. O. Jest. Gladiator, profesja. Tak. Masz umiejętności takie: targowanie, intuicja, broń biała, podstawowa broń biała, korbacz albo dwu. Aha, wiesz co? Nie tak. Naukę umiejętności zrobimy pomiędzy sesjami. Pomiędzy przygodami, znaczy się. Dokładnie, o No, właśnie, tak jest, rozwinąć to musi jakoś umiejętności lub cechy wyglądać. możesz, ale naukę umiejętności to jest powiedzmy taka rzecz, którą no, ciężko się Dobra. nauczyć Dobra, władania to na razie korbaczem w tej wiosce. punkty zostawiam i Dobra. jasne, na razie punkty zostawiam Dobra. i lecimy dalej, bo Dobrze. no bo będę miał więcej. No, teraz będziesz miał więcej. Dobrze. Czyli co, no, skończyliśmy ostatnio na tym, że KOF zostało opanowane przez. Znaczy, dotarłeś do KOF, no i zostało ono opanowane przez te szczury. Próbujesz jakoś pomóc mieszkańcom w tym, żeby się ich pozbyć. Ostatnio, z tego co pamiętam, 2 tygodnie temu to było, 3 tygodnie temu to było, więc. Ale z tego co pamiętam, to był atak szczurów. No, one się tam gdzieś rozbiegły. I poszedłeś spać, nie? Bo to było jakoś w nocy. Z tego co pamiętam. Tak, dobrze pamiętam? Tak No. jest, tak jest. Były te ataki szczurów, no i tych ataków było tam, nie pamiętam, 2 albo 3 razy się tam powtórzyły. No. No i teraz by wypadało coś z tym zrobić, prawda? No dobra. Dobrze, no to tutaj już nie musimy się wdawać w szczegóły. Wiadomo, że jak poszedłeś spać, no to rano wstajesz, budzisz się i tam zjadasz, co tam masz zjadać, to już jest, powiedzmy, możemy pominąć, chyba że chcesz coś zrobić w tym Nie, czasie. zjadam, co mam zjadać. Jasne. No. Jasne. Tylko teraz nie pamiętam, z kim ja to rozmawiałem odnośnie z tych szczurów. No prawdopodobnie rozmawiałeś ale w sensie nie z zarządcą, No tylko kto mi, z kto? sekretarzem. To się O, sekretarzem. sekretarza. No, ja pamiętam jak on miał na imię, zaraz może sobie zapisałem. Albo ty zapisałeś Też nie może? pamiętam, muszę odgrzebać. Właśnie gdzieś zapisałem, tylko nie mogę teraz tego odgrzebać. Dieter, nie wiem, czy ci mówił nazwisko. Muszę zmienić myszkę, bo tam mi coś nie działa. Dobrze, że mam drugą. Albo się już kończy, albo tu jest za duża odległość od odbiornika. No, to działa. Dieter, nie wiem, czy ci mówił nazwisko, ale to jest nieistotne. W każdym razie Dieter. Nie kojarzę teraz. Dobra. Mam zapisane, nic nie zmieniło, tylko że miał na imię Jasne. Dieter. I nazwisko, no nazwisko też mam zapisane, ale chyba ci nic się nie przedstawiał, zresztą to nie jest ważne w tej chwili. Tak, no sekretarz namiestnika wioski i przypuszczalnie przyległych jeszcze terenów jakichś tam, Luetold bodajże.
z tego co wiesz. Tak, no i z nim rozmawiałeś. Dobra, sekund, tutaj już. I teraz tak, wychodzę z tego, z karczmy. I bo z tego co pamiętam, to każde ataki tych szczurów, one były gdzieś w pobliżu tego magazynu ze zbożem. Przynajmniej do tego magazynu te szczury... Można tak powiedzieć, tak, można tak powiedzieć tam, bo ta, gdzieś znaczy nie tyle tam, magazyn gdzieś ze zbożem, tam. Co to jest taka szopa, gdzie ty, między innymi jest oczywiście tak zboże. Oprócz tego są tam, były tam zwierzęta? Chyba były. Były tam zwierzęta też. Nie, jakieś tam. Nie, nie. Było? Nie było? No dobra. W tym magazynku? W tym. Może, aha, może nie to kojarzę. Tak, tak. Na górze chyba było zboże, na dole były jakieś takie, taka szopa na takie różne rzeczy, narzędzia rolnicze i tak dalej. Zwierząt tam faktycznie nie było. No. I tak, no można tak założyć, można tak powiedzieć, że faktycznie te ataki gdzieś w tych okolicach się zdarzały. No i faktycznie one próbowały tam te szczury się dostać, nawet się dostały, no nie, z tym ostatnim razem. Tak, 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 tak. No, no to teraz generalnie, no bo i te ataki się zdarzały wieczorami, prawda? Gdzieś tam pod wieczór, gdzieś tam po zachodzie słońca z reguły. No. Nie pamiętam, żeby one były przez dzień. Bo pamiętam, że czekałem po prostu na wieczór, aż się ściemni, no i wtedy faktycznie gdzieś tam jakieś krzyki się zdało usłyszeć, które właśnie mówiły o tym, że te szczury gdzieś tam są. Więc teraz tak, muszę podejść do tych ludzi, może do tego sekretarza najpierw, o, idę do tego sekretarza. No, jest tam. I muszę z nim porozmawiać. Dobra, i podchodzę do niego, no i witam się ponownie z nim i mówię tak, że wypadałoby te szczury w jakiś tam sposób, wypadałoby się ich pozbyć albo wypędzić, no nie wiem na ile będziemy w stanie. I mam tu kilka pomysłów, które ewentualnie mogłyby zadziałać, chociaż... No zobaczymy, czy zadziałają. Szczeliny, z których one wychodzą, proponuję zalać na ten moment wodą. Może to coś da. Chociaż szczury też generalnie w wodzie żyją, więc nie potopimy ich, ale może się uda je stamtąd wypędzić. Natomiast drugą sprawą jest sprawa tego magazynku właśnie z tym zbożem. Czy mógłbyś mi wskazać gospodarza, który jest właścicielem tego magazynku? No to jest nasza wspólna własność. No ja uważam, że wszelkie zboże z tego pomieszczenia należy wynieść. Gdzieś wywieźć, gdzieś przenieść. Nie może to być w tamtym miejscu. Z tego względu, że szczury zawsze będą w tamto miejsce wracały. Czują jedzenie i na pewno będą tam wracały. Więc uważam, że musimy to zboże albo przenieść do takiego pomieszczenia, do takiego magazynu, który będzie niedostępny dla szczurów, no albo gdzieś zapakować w jakieś worki i umieścić gdzieś na jakimś strychu. No tego jest dużo, nie mamy za bardzo gdzie tego przenieść. Chyba żeby... jak proponujesz, gdzie to... Nie mamy takiego drugiego pomieszczenia, które pomieściłoby całe to zboże. No rozumiem, a czy nie można by było gdzieś na przykład... Do karczmy albo w jakieś inne miejsce, bo tak samo w karczmie też się pojawiają te szczury, no też czują jedzenie, prawda? Zawsze tam, gdzie będzie jedzenie, będą szczury. Ja uważam, że wypadałoby odciąć je od tego, od możliwości dotarcia do tego zboża.
No pomysł oczywiście przedni, tylko jak go wykonać, gdzie nie mamy za bardzo pomysłów, żeby to zboże gdzieś przenieść. Gdzie to możemy zrobić? Jak uważasz, gdzie możemy to przenieść? No jeżeli nie mamy innego pomieszczenia takiego, które mogłoby to wszystko pomieścić, no to proponuję w takim razie na początek wszelkiego rodzaju otwory, które zostały wygryzione przez te szczury w ziemi, zalać wodą i można to zrobić przez dzień. Natomiast w drugiej wersji wypadałoby zabezpieczyć w takim razie na tyle tą chropkę ze zbożem, no żeby te wtóry się tam nie dostały. No, trzeba zrobić to na tyle mocno, żeby te wtóry się tam nie dostały. Czyli obić to porządnie jakimiś deskami, nie wiem, postawić tam jakieś pułapki. To w takim razie... Mości Wernerze, to mianujecie moim przedstawicielem, który zajmie się obroną przed szczurami. Widzę, że bardzo dobre pomysły masz i ja tutaj wszyscy tutaj jesteśmy oczywiście wdzięczni, że nam pomagasz i jak tylko będziemy mogli, to pomożemy. Nie ma sensu, żebyśmy o tym rozmawiali. Widzę, że masz pojęcie o tym i wiesz, co robić, także nie ma potrzeby, żebyśmy o tym rozmawiali. Po prostu idź i zarządź to, co trzeba zrobić, bo wszyscy mieszkańcy oczywiście się do tego zabiorą. Oczywiście. No to w takim razie ruszam w teren i spróbujemy przez dzień wszystko tutaj przygotować i przygotować się na ewentualny ponowny atak szczurów. Bardzo dobrze. Okej, no to w takim razie idę tam do tych ludzi, którzy są najbliżej tego magazynu. No i szukam tam, nie wiem, kręci się tam ktoś, albo czy tam zwożą jakieś zboże, albo jest to otwarte? Wiesz co, no otwarte jest. Teraz jest, no bo jest ranek, więc na tyle już późno, że w zasadzie wszyscy zabrali się do roboty swojej tam jakiejś. Ponieważ pora roku jest, no to jest jakieś tam wczesne lato, wiosna, coś takiego, no to zboża jeszcze nie ma zbiorów, to są jakieś zapasy z poprzedniego roku, więc no nie zwożą niczego, ale cały czas po wiosce oczywiście ktoś gdzieś się kręci, typu no, przechodzi, coś przewozi, przenosi i tak dalej. Cały czas tętni życie, prawda? Rozumiem. I teraz tak, to jest, tak jak mówisz, magazyn jest otwarty, a w magazynie ktoś, czy po prostu jest otwarty i kto co tam ma do wrzucenia, to wrzuca? Tak, raczej tak. Wtedy to wygląda, że po prostu jest otwarty przez cały dzień, zresztą w poprzednie dni też to widziałem, po prostu był otwarty i kto potrzebował, tam wchodził, coś zanosił, wynosił. Jasne. Dobra. No to muszę się pokręcić trochę koło tego magazynu, no i znaleźć osobę, która, tak powiem, gdzieś częściej się tutaj pojawia, albo po prostu zaczepię kogoś, kto się tutaj zbliży w najbliższym czasie. No jak już znajdę taką osobę, no to po prostu z nią porozmawiam o moich planach. Dobra, no jasne, to w takim razie nie ma na co przedłużać, po prostu po jakimś tam czasie, po chwili ktoś się napatacza. Jeśli można się wyrazić. Jasne. No ja więc witam się z mieszkańcem, przedstawiam się. No i mówię, że jestem przedstawicielem tutaj Dietricha. Dieter, to jestem przedstawicielem Dietera. Tak jest. No pewnie tak. Czekaj, już ci powiem tak. Dieter. Okej. Okay. Tak, Dieter, tylko się zastanawiam, jak to odmienić. Dietera, no. Jestem.
Dieter, no. Bo w tym mi przyszło do głowy Dieter. Ditra. Ditra. No to już Jasne. też Nie ma, pomogło, dobra, już okej, trzeba się czyli. pomiędzy tam od imiona. No, no, Jasne. dobra. O, oczywiście. Dobra, nie ma większego znaczenia. No i mówię, że jestem tutaj od Dietera. I mamy tutaj misję do wypełnienia odnośnie szczurów. I czy będą tutaj w najbliższym czasie jakieś inne osoby, które będą mogły tutaj pomóc w przygotowaniach do kolejnego ataku szczurów? A no oczywiście panie, ja tu zaraz zawołam wszystkich, żeby przyszli i pomogli. A ilu trzeba i kogo trzeba? Jakichś silnych, jakichś No, w mądrych, czy sumie jakichś... silnych jak najwięcej. Dobra, no to Będzie już... z 10 nam się przyda. Dobra, to już ich wołam. No i No pobiegł dobra. tam ktoś, już wołając jakieś imiona. Dobrze, no to jeśli czekasz na jego powrót, no to po chwili, po kilkunastu minutach zbiera się ekipa takich no, mężczyzn po prostu, mieszkańców. No, kojarzysz już ich tak z widzenia mniej więcej. Co prawda nie wiesz jeszcze, który jest który, ale z twarzy już ich kojarzysz. No przyszli i ten, z tym rozmawiałeś. To jesteśmy gotowi. Super. Słuchajcie, wiecie na pewno, że fajnie by było te szczury stąd wypędzić, a przynajmniej się ich pozbyć. A no tak, tak, a no pewnie. Ja bym się ich pozbył, ja bym też się ich pozbył. O, chwilę takiego szumu oczywiście między sobą się potwierdzają. Tak, tak, jasne, pozbylibyśmy się ich jak najszybciej. Najlepiej jutro, najlepiej dzisiaj, a najlepiej jeszcze teraz. Najlepiej dzisiaj. No. Jasne. Słuchajcie, i teraz tak. Jest kilka możliwości, mamy kilka planów do zrealizowania. Jeszcze się zastanawiam, od którego zacząć, ale chyba zaczniemy od tego, żeby wzmocnić tą szopkę różnego rodzaju deskami, tak, żeby się szczury tutaj nie dostały bezpośrednio. Potrzebujemy desek, potrzebujemy gwoździ, młotków i potrzebujemy ludzi, którzy będą obijali tą szopkę deskami. Pięciu ludzi tutaj angażuję do tego, żeby poobijać tą szopę deskami. Bardzo mocno, bardzo to wzmocnić. Musi to być, deski muszą sięgać samej ziemi. A druga piątka, którą tutaj widzę, zajmie się tym, że do każdej dziury, która została wygrzebana przez te szczury, a jest tych dziur kilka, trzeba powlewać po 3-4 wiadra wody. Do No roboty. dobrze, no jasne, już się wszyscy zabierają, dzielą się tam na te dwie części. Wiadomo, zalanie kilku dziur wodą zajmie, nie wiem, z pół godziny powiedzmy, natomiast obicie tego wszystkiego, no to ze 2-3 godziny pewnie zejdzie, no nie? I tej piątce, Jasne. tak myślę, no A nie? dla tych, którzy wrócą z wiaderkami, czy już po tych polaniu wody, to będę miał kolejne zadanie. Dobra. Czyli co, czekasz aż oni się z tym ogarną, czy jeszcze chcesz coś zrobić w tym Tak, no czasie? i nie, no i teraz oni poszli lać wodę, a ci ogarniają deski, więc ja będę tutaj pomagał przy tych deskach. Dobrze. No to tutaj oczywiście zachęcają się, zagrzewają się do pracy, no i faktycznie schodzi to, mija te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, wracają tamci z wiadrami. No nie. No, właśnie. I się pytam, czy jak laliście wodę, to jakieś szczury stamtąd wyszło albo coś piszczało? Nie, nie, panie, nie było żadnych odgłosów. Pewnie. Teraz potrzebujemy jak najwięcej pułapek na szczury. Na pewno w wiosce jest ich sporo. Musicie pozbierać od ludzi pułapki i musimy te pułapki ustawić przy tych dziurach. To będzie kłopot, ale kowal nam zrobi parę sztuk, ile da rady. I pozbieramy, ile będzie trzeba. Ile znajdziemy. Jak kowalowi się uda zrobić kilka, to chociaż kilka, żeby było, nie wiem, chociaż 8, 10. Nie wiem, ile mu się uda zrobić. Wiadomo, że to nie jest praca na 2-3 minuty, ale jeżeli mu się uda cokolwiek zrobić i znajdziecie jakiekolwiek, to fajnie, jak najwięcej, żebyśmy mogli je wytłuc. Dobrze, jasne, panie. No i też się rozchodzą. Tamta piątka Dobra. Oczywiście nadal pracuje przy tych deskach. Przybijają. No, no to...
I teraz im mówię, że przybijamy deski na krzyż, żeby zrobić z tego jak najmniejsze szczeliny. Czyli jak obijemy w jedną stronę, to potem jeszcze obijemy w drugą stronę. Tak samo musimy obić drzwi, którymi zamykamy szopę. Oczywiście. Dobra, i teraz jeszcze pytanie, jak tam wchodzę do tej szopy, to zboże leży na ziemi czy u góry? Na górze. Na dole są te właśnie narzędzia, Na żeby w górze. ogóle. No na dole też są Narzędzia, jasne. jakieś są skrzyneczki, jakieś worki są, ale w środku nie ma zboża, tylko raczej takie przedmioty typu właśnie jakieś narzędzia czy coś takiego. Jasne. Tu akurat zboża nie są. Dobra, więc jak oni wrócą z tymi albo no jak wrócą z tymi no pułapkami i będą je rozkładali, to tutaj w szopie też kilka trzeba będzie położyć. No dobrze. No oczywiście w zależności od tego, ile ich będzie, wiadomo, no to jak będzie ich pięć, no to położymy jedną albo dwie. No, zobaczymy, ile się uda Kowalowi zrobić. Zresztą może ja się przejdę sam do Kowala, o. Historia spotkań z Kowalem to u ciebie jest, co prawda nie przy tej postaci, ale Tak jest. jest dosyć bogata. A dobrze. Widzisz, że w międzyczasie co jakiś czas któryś biegnie z jakąś pułapką, gdzieś tam znalazł w którejś chacie, w którymś domu, no i tak zgodnie z twoim poleceniem, no to rozkłada tam przy tych dziurach, no nie? Nie mają tego niestety jakichś wielkich naręczy, tylko właśnie po jednej idą, więc jest ich kilka do tej pory uzyskanych, że tak powiem. Jeszcze pewnie ich będzie trochę, ale no, nie wygląda na to, żeby to były dziesiątki sztuk, przynajmniej na razie. No. Wiadomo. Dobra, no i tak, że tak powiem, praca się toczy kula do przodu i będziemy powolutku czekali na to, aż nas minie, że tak powiem, słońce od południowej strony i będzie się chyliło ku zachodowi. Wtedy będziemy musieli się bardziej, że tak powiem, zmobilizować i skupić. No, dobra. To jeszcze coś, czy możemy przejść do. No bo co jakiś czas Nie, no te jakaś przygotowania tam przygotowaniami, tak jest. łapka właśnie się pojawia. Zgodnie z twoim poleceniem też dwie już się znalazły w tej szopie. No i tam jeszcze obijają, no ale już powoli kończą. Południe się zbliża też. No bo zaczęliście rano, więc to już koło Jasne. południa jest i kiedy się powolutku zbliżają do końca tego wzmacniania szopy. Jeśli chodzi o pułapki, no bo już porozbiegrali. Halo, halo. Halo? Hej, słyszysz mnie? No, Ja, jesteś? coś mi Teraz się. tak? Tak, coś mi się chyba. W ogóle mi coś. Wiesz, nic nie słyszałem, nawet tej muzyki w tle. Dobrze, że jest, bo przynajmniej wiedziałem, że coś jest nie tak. Najwyraźniej coś się chwilowo stało. Nie wiem. Dobra, na czym to skończyliśmy? Czekaj, skończyliśmy na tym, że to południe się Na tym, zbliża. że rozkładają pułapki. No, w tych pułapek w końcu się tam znalazło kilkanaście sztuk, także wprócz te, które Kowal jeszcze zdąży zrobić, to w sumie będzie około 20 pewnie.
No to część porozkładali przy tych dziurach, kilka się znalazło też w tej szopie. Nie ma ich niestety specjalnie dużo, no ale jest ich tych kilkanaście sztuk. No dobra. To znaczy teraz wymyślimy jeszcze kolejną rzecz, ale to zobaczymy, jak, tak powiem, sytuacja się rozwinie w momencie, jeżeli te szczury faktycznie wyjdą. No bo te pułapki oczywiście, no co, no, jedna pułapka złapie jednego szczura, a ich jest dziesiątki. No przynajmniej dużo. No. Więc wymyślimy jeszcze jedną rzecz, ale zobaczymy, jak zdadzą egzamin, jak zda egzamin to, co wymyśliliśmy do tej pory. Dobra. Czyli co? To jaki masz plan na resztę dnia? No bo tak jest południe, no to wiadomo, no, teraz. Bo teraz tak. Bo teraz, jasne. No nie? Bo teraz generalnie można by jeszcze było wymyślić coś takiego, co znaczy wymyślić, wdrożyć w życie. Ja tutaj mówię to głośno o tym wszystkim, którzy tutaj pracują, że jeżeli będziemy mieli czas, siły i materiały, to można by było zrobić takie skrzynki, jak szczury wyskoczą z tej dziury, no to, że tak powiem, wpadną od razu do skrzynki. No i wtedy mamy, że tak powiem, je w jednym miejscu i jest szansa je, że tak powiem, wytłuc, nie? A też pytam się jeszcze, czy przypadkiem nie mają jakiegoś maga we wsi? A no niestety, panie, tutaj nas nie odwiedzają takie bezeceństwa. Jasne. Czy ktoś u was we wsi miał kiedyś albo trudził się czymś takim jak trutki na szczury? No coś by się może i znalazło, ale to pewnie jakieś niewielkie ilości. Używaliśmy tego, żeby te paskudztwa wytruć, ale za dużo tego było, no i nam się pokończyło. Dopiero trzeba nazbierać ziół i specyfików, a to trochę potrwa. A kto się zajmował robieniem tej trucizny? No to kto popadnie. Oho. No to może trzeba by było nazbierać tych ziół i specyfików. Ale to zobaczymy, jak trzeba będzie, to będziemy wtedy zbierali i robili truciznę. Dobra, tak jak mówię, to teraz zasłużony odpoczynek, idźcie coś zjeść. I po obiedzie zapraszam tu wszystkich z powrotem i spróbujemy jeszcze jedną rzecz tutaj obmyślić. No dobra, w porządku. A ty co robisz w tym czasie? No tu tam też coś zjeść. Dobra, okej. Okay. No to dobrze. No tak to jest. Powiedzmy, że już nie musimy się tak w szczegóły wdawać. Jeśli chodzi o jedzenie, pojedliście i tyle. No. Jasne. I teraz sobie próbuję tak jakoś zobrazować to, jakbym mógł złapać te szczury do jakiejś skrzynki. Czyli jak to obudować, prawda? Czyli dobrze było mieć trzy ściany takiej skrzynki, no i górę. Także jak szczury wyskoczą z tego otworu ziemnego, no to wpadną, że tak powiem, do takiej podkówki jakby, nie? No i tam je będziemy mogli wytłuc w tym. Tylko nie wiem dokładnie, jak to im przekazać teraz, no, jak to zbudować. Czekaj, czyli chcesz to mieć jak? Żebym ja wiedział, to powiedzmy, że wtedy jakoś się dogadamy. Mm-hmm. Jak to chcesz, żeby to wyglądało? Jasne. Pudełko. Aha. Pudełko sześcienne. No. Bez ściany dolnej. No bo to będzie stało na ziemi. I bez jednej ściany bocznej. Aha, rozumiem. A jakie duże? No. Jak chcesz zrobić? No, na wysokość, nie wiem, trzech desek. Mhm. Takie pudełecko, nie? Deska ma, powiedzmy, nie wiem, 10 centymetrów, no to tak, no, 20-30 centymetrów wysokości, nie?
na metrową deskę, powiedzmy, metr na metr. Metr na metr i wysokość 3, no dobra, no. I wysokość 3, no. No i zbić takie skrzyneczki. No i jeżeli się uda je do tego złapać, to jest łatwiej je wtedy wybić, nie? No. A no. Jeszcze... A ile tego chcesz zrobić? No tyle, ile jest tych dziur. Czyli tych dziur było chyba z 5 albo 6. No, przynajmniej no, tyle że, pamiętam, nie? Że powiedzmy, no. Że niech będzie 5. Dla równego rachunku. No. Jasne. No i w takim razie, żeby takich skrzynek zrobić z 5, no i żeby to można było, wiesz, ustawić przy tym, jak one wyskoczą, to... Czy wyskoczą z gdziekolwiek indziej, bo mogą też gdziekolwiek indziej wyskoczyć, no to taką skrzyneczkę chlas postawić, ustawić, tam, czy tam rzucić i jest szansa szybciej, że tak powiem, je wybić, nie? Dobra, no to okej, okay, to oczywiście zajmie to z jakąś pewnie godzinę, żeby to zrobić. Te skrzyneczki poustawiać gdzie tam chcesz, gdzie tam zdecydujesz. No i co? No i... No, na razie postawiłem przy tych dziurach, no i czekamy na wieczór. Jasne. Oczywiście większą obstawę tutaj trzeba będzie zrobić przy tym magazynku z żywnością, nie? W sensie jak obstawę? Z tym zbożem. No, że tam ze dwóch, trzech ludzi więcej postawić, jak te szczury będą, że tak powiem, się wydostawały, będą, no będzie ta fala tych, no żeby można było większą ilością ludzi gdzieś tam rozgonić, wybić, nie? Jasne. Rozumiem. Chyba rozumiem. Dobra. Okej, okay, czyli co, te skrzynki, powiedzmy, będą za jakiś tam czas, tak jak zarządziłeś, no i co, no i czekacie na ewentualne szczury? No i czekamy na wieczór, tak jest. Jasne. Dokładnie. No to dobra. No to tak, no to te skrzynki w końcu tam zbijają, rozkładają, tak jak mówisz, no i... Jest już po południu, tam kobiety przynoszą wam jakieś jeszcze, jakieś jedzenie, picie, żebyście mogli też chwilę jeszcze odpocząć. No i czas mija. Tak jest i czekamy, czy coś się będzie działo. Dobra, no to teraz jeszcze mi powiedz... Tych dziur jest 5. Jak chcesz ludzi porozstawiać? No bo masz ich no, w sumie kilkunastu. Na razie masz 10, nie? No, ale do tej pory było tam 10, nie? No. 10 chciałeś, no to dokładnie. 10 no wiadomo, że pod wieczór wypadałoby ich mieć więcej, więc proszę tego człowieka, z którym rozmawiałem na początku, no żeby zwołał więcej mieszkańców. No bo będą nam potrzebni, no dwóch dobrze by było, żeby przynajmniej po trzech do każdej dziury. Tak, żeby dwóch ewentualnie ustawiło tą skrzyneczkę. No bo ona będzie może nie zbyt ciężka, ale niewygodna do przenoszenia. Żeby mogło ustawić skrzyneczkę. Jedną osobą, to może być faktycznie troszkę... Niewygodne. Jasne. No i jeden, jeżeli było więcej ludzi, oczywiście to było lepiej, ale jeżeli nie, no to po trzech do dziury. Jeżeli było po czterech do dziury, by było super, bo wtedy dwóch ustawia skrzyneczkę, no a dwóch się zajmuje wybijaniem tych szczurów, nie? No to czekaj, no to... Czyli tak. Potrzebowałbym 24 ludzi. No to jeszcze na szopkę. To uzbierasz taką... liczbę ludzi, bo to nie muszą być sami faceci, mogą też być przecież kobiety. No wiadomo, kobiety oczywiście. Też są twarde, pewnie. Tak, to już góry prawie, że. I też mogą skrzyneczkę postawić. I mogą skrzyneczkę postawić, mogą bić szczury, czym te szczury mają bić, tak naprawdę. No jakimiś deskami albo, najlepiej deską też, ponieważ deska jest płaska i łatwiej trafić, nie? Nie kijem, nie jakimś mieczem, no zdecydowanie deską. Jakieś pałki też mają, deski też jeszcze jakieś znajdą, coś tam się znajdzie. Dobra, to taką improwizowaną broń to się we wsi pozbiera. Ktoś tam widły jakieś ma, widły też są skuteczne, jak twierdzi. Pewnie. Także dobra, no to w porządku. To takie uzbrojenie jesteś w stanie zapewnić, znaczy oni są w stanie zapewnić sobie.
I co? No to jest przy dziurach. A ty mówiłeś jeszcze o tym samym magazynku. O tym samym magazynku, tej szopie. żeby tam ze czterech ludzi, żeby tam było. Czterech też, dobrze. No i ja piąty. Mhm. Aha, tam będzie, okej. Okay. No dobra. Mhm. Dobrze. Czyli no i tak sobie porozstawiamy to wszystko. Tak się rozlokowujecie, no i czekacie na ewentualny atak, tak? No tak dobra. Jest. No to dobra. No i instruuję ludzi, oczywiście instruuję ludzi, żeby się ustawiali w pobliżu tych dziur, no bo może się okazać, że niekoniecznie z tych dziur dokładnie wyjdą szczury. To, żeby być przygotowanym na to, że trzeba będzie zmienić miejsce i w innym miejscu, w innym punkcie po prostu dobrze wykonać tą samą operację. Mhm. Dobra, no muszą oczywiście obserwować okolice i reagować na ewentualne pojawienie się szczurów. Dobra. Czyli tak, no. Dokładnie. Czyli południe powoli zamienia się już w wieczór. Słońce sobie zachodzi. Jak już mówiłem, to jest taka dosyć pora roku, że dzień jest dosyć długi. No ale w końcu słońce schowa się. Zastanawiam się, gdzie, czekaj, na mapie, gdzie tu jest zachód, gdzie ta mapa. Zachód, aha nie, to po tamtej stronie jest zachód, dobra. Dobrze, za górami. Czyli za górami, szarymi górami zniknie. To jest, tutaj są jeszcze jakieś pagórki, więc ta ciemność, znaczy słońce się schowa dosyć troszkę wcześniej niż w dolinach. Tak czy inaczej powoli zapada zmierzch. Ludzie robią się lekko już, zauważasz, lekko nerwowi, no bo wiedzą, że najprawdopodobniej szczury niedługo zaatakują po raz kolejny i też są już tym też na pewno zmęczeni. No ale czekacie. No i obserwuję oczywiście i nasłuchuję terenu, nie? Co się gdzieś tam z jakiejkolwiek strony może zadziać. No dobrze. Słońce już zaszło, zmrok zapadł. No, nie taka ciemność jeszcze, wiadomo, jeszcze to nie noc, ale już taka szarówka się robi. Słyszycie z jednej dziury, tam są szczury, tam dalej! Widzisz, że tak jak mówię, szarówka jest, więc już tak nie widać tego dokładnie, ale widzisz, że tam przebiegają ze skrzynią. Widać, że to skrzynia gdzieś troszkę w bok, trochę poza tymi miejscami, które obstawiali. Przebiegają z tymi skrzyniami. Z tą skrzynią. Jedna grupa. Właśnie, no, jedna grupa. Czyli cztery osoby tam przebiegły. I słyszysz... Słyszysz krzyki, no słyszysz... Słyszysz... może ci się wydaje, bo to... Ale może słychać spiski zabijanych szczurów. Ciężko powiedzieć. I po Oby. No i po chwili... słyszysz okrzyki, jest ich za dużo. No mów. No to w takim razie proszę, żeby inna grupa ze skrzynką też tam pobiegła. O ile jestem w stanie tam dokrzyknąć. Dawno nie rzucaliśmy nic, to rzuć na... Co tam masz? Dowodzenie? Masz coś takiego jak dowodzenie? Powinieneś mieć. Jak nie, to ogłada jest. Zaraz zobaczymy. No, masz dowodzenie. No nie udało nie, ci się... Nie, nie, nie mam dowodzenia. Nie udało ci się przedostać się przez
swoim głosem. Więc sam biegnę w tamtym kierunku. W którym? Jasne. No, w kierunku tego, gdzie te szczury już są i usłyszałem głos, że jest ich za dużo. Aha, dobra. To jest dosłownie kilkanaście metrów od jednego, od skrajnego tej dziury, gdzie tam stała ta grupa. Podbiegając już kilka metrów od nich, widzisz, że już udało ci się rozdeptać jednego szczura, czyli już widać, że widzisz, że po prostu ta fala się tak, że tak powiem, rozlewa. Nie nadążają z łapaniem tego tych szczurów. I widać, zauważasz, że oni zaczynają się z siebie, że tak powiem, sami z siebie zrzucać te szczury z siebie i za chwilę uciekają. Jasne. No to biegnę w takim razie z powrotem do tego miejsca, gdzie już są skrzynki. Sam biorę jedną skrzynię, kolejną i wołam jeszcze raz, żeby biegli za mną ze skrzyniami. Bo szczury są w innym miejscu, jest ich bardzo dużo. Tak, chwytają się za swoje... Posłuchajcie, teraz tak, już biegniemy. Byłeś na teraz wystarczająco blisko, żeby po prostu ich pokierować. No i zbieracie się w... Co, sam tej skrzynki w zasadzie nie wziąłeś, tylko oni ci zabrali, ta grupka, która tam stała, zabrali. Dokładnie. I inne grupki, o to mi chodziło. Inne grupki też się zebrały i biegną w tamtą stronę. Widzicie, że szczury taką już sporą grupą minęły was i biegną w kierunku tego magazynku, no nie? Dobra, więc no mówię, wyłapujcie jak najwięcej możecie, a ja biegnę z powrotem do magazynku. No i będę w magazynku tam pomagał tłuc te szczury. Dobra, no oni wpadają pomiędzy te, wiadomo, część, ta przednia część tej fali już przebiegła, no ale oni tam dopadają do tej reszty. I faktycznie musisz przyznać, zauważyłeś, że te skrzynki no, spełniają swoją rolę, bo nawet jak już biegną te szczury, oni wrzucają tą skrzynkę na górę, no nie, na te szczury, że tak powiem, no i robi się dookoła na chwilę pusto, no nie. No i tam już nie obserwowałeś dalej, więc dalej tłuką te szczury. Dobiegając do magazynu, gdzie już, że tak powiem, ta przednia straż szczurów, jeszcze można tak nazwać, bo to nie jest uporządkowana armia, tylko taka fala, taki rój. Właśnie ostatnio nie mogłem znaleźć słowa na to i nie znaleźliśmy słowa, więc używamy słowa rój. No już dopadła do tej tam też czwórki, bo tam czwórka bodajże zostawiłeś chyba też, nie? Tych ludzi. I tak. Oni też przy użyciu tej skrzyni i tam jakiejś tam improwizowanej broni starają się te szczury powstrzymać. Rzuć na percepcję. A właśnie nie zapytałem cię wcześniej, czy nie chcesz przerzucić tego dowodzenia, no ale już za późno. Przecież możesz przerzucić. No nie? Znaczy zawsze możesz zapytać, czy możesz przerzucić. No w sumie. Raczej... Tak jest, tak jest. Tak jest tak, że... No zawsze chyba możesz przerzucić nieudany test. Jak masz punkt szczęścia, to zawsze możesz przerzucić. No już dobra, nieważne, trudno. No dobra, dobiegając tam, zauważasz, jeszcze kątem oka udało ci się zauważyć, że te szczury, oprócz tej grupki niedużej już w zasadzie w porównaniu do całej reszty, która już dopadła do tego magazynku, do tych ludzi, którzy tam walczą z nimi, gdzieś się rozbiegła, ale nie zauważyłeś gdzie, bo dopadłeś do tych, tutaj. A czyli jeszcze gdzieś szczury pobiegły, tak? Tak, dobrze to zrozumiałem? Już nie biegną...
oprócz tej grupki, która dopadła już do tych, z magazynku tych ludzi, to ta reszta, która biegła, no powiedzmy za tobą, no, rozpierzchła się gdzieś. No, nie widziałeś tego dokładnie gdzie. No. Rozumiem. Już nie dobiega więcej szczurów do tych ludzi, to tam walczą z nimi. A ty do nich dopadłeś w tym momencie właśnie. Co to, jak to sobie usiąść? Jasne. Dobra, no to tutaj pomagam oczywiście dotłuc to, co jest, to, co tu biegnie, a tam krzyczę do ludzi, wytłuc to, co w skrzynce i przestawiać skrzynkę w inne miejsca. I dalej łapać. No dobra. Tutaj wam poszło w miarę szybko, te szczury też już zauważyłeś, że straciły ten animusz, ten rozpęd. No. Bo ich zostało tak naprawdę dużo, zabiliście kilka sztuk dosłownie. Reszta no też zauważa, że czmychnęła gdzieś. Dobra, no to. No i co? I teraz na razie już nie biegną. No to ja tutaj wychodzę z tego magazynku i patrzę, gdzie ewentualnie one mogły pobiec. I czy słyszę gdzieś jakieś krzyki ludzi. No słyszysz jeszcze jakieś takie odgłosy. To znaczy inne krzyki. Aha, nie te krzyki walki, tylko gdzie indziej, na przykład gdzieś tam jakaś baba gdzieś tam w oknie widzi na przykład i tak dalej, i się drze na przykład, coś takiego. Nie te odgłosy rozumiem. Walki tutaj rozumiem. W pobliżu, tylko gdzieś tam mieszkając. To rzuć na percepcję jeszcze raz. Faktycznie dostrzegasz w jednym miejscu przebiegającego człowieka, który krzyczy tam biegną, wskazuje na coś w stronę wschodnią wioski, czyli tam, gdzie już właściwie się kończy wioska, gdzie już jest palisada. Mhm. Czyli tak jakby wybiegały z wioski? No nie widzisz. Tak to wygląda. Tylko dobra, no to ja tam biegnę oczywiście i... Mhm. Czyli wołam dwóch tych, którzy byli ze mną w tej szopce, żeby dwóch zostało, a dwóch, żeby pobiegło ze mną za tymi szczurami, które widział ten mieszkaniec. No dobra, oczywiście. Dobiegacie do tej palisady, Szczurów już nie widać tutaj w tej okolicy, natomiast zauważacie rozgrzebane dziury pod palisadą w palisadzie, gdzie najwyraźniej to świeże bardzo. I kilka trucheł szczurów leżących też, których nie było wcześniej na pewno. Dobra, no czyli tak jakby pouciekały, no zobaczymy. Dobra, no to wracam na miejsce walki. Jeżeli coś tam jest jeszcze do bicia, no to dobijemy. No już nie. To widzisz jeszcze jakiegoś pojedynczego szczura gdzieś przebiegającego, no ale to już ciężko dopaść, bo to szczur jest. Szczur potrafi być szybki i jest mały, więc może się chować. Jasne. Dobra. No to pytam się ludzi. No niedługo to chyba trwało, mówię. No ale sporo tych szczurów nam się udało przegonić, trochę zabić. No mam nadzieję, że jutro już ich będzie mniej albo w ogóle. No mam nadzieję. Widzę, że skrzynki, które tutaj zastosowaliśmy, pełnią swoją rolę, więc może trzeba będzie jeszcze kilka zbić w dniu jutrzejszym. No i może nam się uda te szczury stąd wypędzić. Z tego co zauważasz, zginęło tych szczurów zaskakująco mało. Jak na to, co się mogło w pierwszej chwili wydawać. Ciężko to porównać do tego, co nie, bo nie wiesz, nie policzyłeś, nie dałeś rady policzyć, ile tych szczurów biegło, no nie? Ale zginęło ich no, kilkadziesiąt sztuk dosłownie. Więc to nie wygląda na to, że to było dużo. To nie jest jakaś odpowiedniająca ilość. Oczywiście
fakt faktem, przegnałeś ich, no nie, tym razem. Natomiast nie zabiliście ich jakoś. No nie wygląda na to, że zginęła ich na przykład, nie wiem, połowa. Raczej nie. No. Czyli faktycznie skrzynki zdały egzamin, bo przynajmniej te szczury uciekły poprzedniego dnia, nie uciekły, no nie? Znaczy w końcu uciekły, ale najpierw się dostały do środka, no nie? Tym razem się nie dostały nawet do środka, więc to tak czy inaczej pomogło. Jasne. No dobra, no to co, no to już tę chwilę warty i na dzisiaj idziemy spać, jutro się spotykamy tutaj znowu i dalej. Do ciebie jeden z mieszkańców, panie, tam widziałem szczury za palisadą. Tam za palisadą na wschodzie? Tak, na wschodzie. No to biorę ludzi ze czterech i idziemy, lecimy tam. No i musimy dobrze tą palisadę tam. No to musicie wyjść oczywiście przez bramę. Tak, musimy wyjść na zewnątrz, tak. Zobaczyć, co tam się dzieje i z jednej, z drugiej strony palisady, o co to chodzi. Gdzieś tutaj są. No dobra. Czyli co, no idziesz w kierunku, gdzie on wskazuje, tak? On wskazuje, znaczy on mówi na wschodzie, tak. No i w zasadzie niewiele więcej. To znaczy, no idę w to miejsce, gdzie tam widziałem tą rozgrzewaną tą dziurę. Wcześniej, przed chwilą. No bo tam była rozgrzewana dziura koło palisady, nie? No tak. No to w tamtym kierunku idziemy. Tak, dokładnie. Czyli idę w tamtym kierunku. No i obejdziemy tą palisadę z jednej, z drugiej strony i zobaczymy, co tam się dzieje w ogóle. I też proszę, żeby dwóch ludzi wzięło ze sobą jedną skrzynkę. No dobra, czyli biorę czterech ludzi i dwóch ludzi ze skrzynką, sześciu ludzi. Dobra, no oni biorą też lampę pochodnie, swoje... bo już jest ciemnawo. No idziecie tam, po zewnętrznej stronie, tak? Dobrze rozumiem, palisady. Tak. Dobra. No i tutaj od tej strony... Po drugiej stronie palisady, tam gdzie były to rozgrzewane, no faktycznie jest trochę ta palisada podniszczona i dziury są pod nią też przekopane. Widać też kilka martwych sztuk. No i ponieważ tego było dużo, najwyraźniej, to widać wygniecione ślady prowadzące no, gdzieś wschodnią, we wschodnią stronę. Tu jest taki, jak zobaczysz na mapę, to tu jest taki, tutaj są pola, no nie? I... Nie, czekaj, gdzie to jest rysowanie? Dowolne, o. No i tutaj, nie wiem czemu na biało, ale tutaj zaczyna się taki lasek. Tak. No. I w tamtym właśnie kierunku mniej więcej prowadzą te ślady. Ale tam jest, tak, to jest tak, dziura jest pod palisadą? Dziury są pod palisadą też. Jest tak jak... Też jest, ta palisada trochę zniszczona, gdzieś tam znalazł się bardziej spróchniały fragment, to się przegryzy, przedrapały, nie wiem jak to określić przez to. No. A przed tą palisadą od strony wewnętrznej, od strony wioski, jest dziura normalnie taka w ziemi, taka spora, no są, czy no tak, po prostu no to, nie, tylko no, taka płytka? Różne, jest kilka dziur było, no i też tak jak mówię, w palisadzie, w samej palisadzie też było kilka dziur. Wszystko to wygląda na świeże, rozkopane, rozgniecione, rozdrapane i tak dalej. Ja mówię, to chodźmy po tych śladach. No dobra. No i gdzieś... biorę tą Z4. No i wszyscy chodźmy, cała szóstka. No i idziemy w kierunku tego lasku. No, dobra. No to przez te pola, które tam już są, coś tam rośnie na nich, no ale oczywiście pomiędzy nimi da się przejść. Widać ślady. Tutaj jest też ziemia taka na tyle to na tych polach uprawnych, że ślady są w miarę widoczne. I dochodzicie do skraju lasu
lasku. No lasu. Mhm. To jest jakiś tam niezbyt gęsty, ale, no, ale jednak las. Jeden z tych... Zagajnik. No, no, to nie jest to takie małe. Zagajnik to sugerowałby, że to jest malutkie coś. No taki normalny las, tylko nie jakiś bardzo taki gęsty, jak to Dragwald, czy tam te lasy inne. Nie, tutaj to raczej jest mniej zalesione są tereny. Natomiast las, no taki normalny las. No i dochodząc do skraju tego lasu, jeden z tych ludzi mówi: panie, już zapadł zmrok, może nie chodźmy tam. Tutaj się czają nie tylko dzikie zwierzęta, szczury, ale też i coś gorszego. No co tu może być gorszego? No choćby gobliny. Zakonałeś mnie. Dobrze, wracajmy. Rano się tym zajmiemy. No to dobrze, no to wracacie. Okej. Okay. No to wracamy. Patrzymy, co tam w tej wiosce. Jak tam porządki. Czy już jest posprzątane, czy jeszcze nie. Ja teraz jeszcze... Jeszcze mówię tym ludziom, no bo generalnie tak, co oni z tymi szczurami teraz robią? Pozabijali i co? No, pozabijali i... Na grilla? No, mają chyba lepsze mięso niż szczurze. Ale w zasadzie masz rację, bo zrzucają je na jedno miejsce i podpalają jakieś tam drewno, jakieś tam takie rzeczy i podpalają to, żeby to spalić. Rozumiem. Dobra, no to w takim razie niech się tym zajmą do końca. No i rano chciałbym, żeby tutaj ta szóstka, z którą teraz byłem, się zjawiła i pójdziemy sprawdzić, zbadać ten teren poza wioską, miejsce, w którym uciekły te szczury. Dobra. Okej. No więc chodźmy spać. No dobrze. No to już, że tak powiem, też nie przedłużając, kolejnego dnia wstaje świt. No i co? W planach mam tak, zeżreć jakieś dobre śniadanko gospodarza, no to wiadoma sprawa, następnie pójść w kierunku umówionego miejsca, czyli w kierunku tej szopy, żeby spotkać się z tymi osobami, z którymi wyszedłem wieczorem czy w nocy poza teren wioski. W ogóle spróbuję pooglądać, co tam się dzieje, w której to dokładnie dziury wyleciały te szczury, czy z innych też wybiegały, bo nie słyszałem, ale warto też sprawdzić, czy nie ma jakichś śladów. No i jeżeli ci ludzie przyjdą, to będziemy dalej rozmawiać. Czyli najpierw sprawdzam wszystkie te miejsca, czyli wszystkie te dziury obstawione wcześniej, wraz z tą dziurą główną, z której wybiegły. Jak to tam sytuacja się ma na ten moment? Czy tam się coś zmieniło, czy się nie zmieniło, czy ta dziura jest większa, czy jest zasypana na przykład i tak dalej. No i jak wszystko to sobie sprawdzę, to po prostu wracam w kierunku tego magazynku i będę rozmawiał z tymi osobami. Dobrze. No to tak, z tej dziury, w której oni zauważyli, że wybiegają szczury, no to widać. Jest to świeża ziemia rozkopana. Nie było tej dziury wcześniej. Te pozostałe, które tam pozalewałeś wodą, no one się troszkę pozapadały przez to, no nie wiadomo. Jak tam wlałeś parę wiader wody, no to troszkę się pozapadały. I żadna z nich nie jest, nie wygląda na to, że była używana. Dobrze. Dobra. No to w takim razie, czy ci ludzie mają jakąś broń ze sobą, albo pytam się w ogóle, czy są we wsi jakieś osoby, powiedzmy, dozbrojone, nie? Żeby jakiś kawałek, chociaż sztyletu, jakiegoś miecza było. Nie, to tak, to w takim czymś są się w stanie, w takie coś się są w stanie uzbroić, 6 sztuk
potrafią, znajdzie się w całej wsi jakieś miecze, takich zwykłych, no wiadomo, że noże, no to wiadomo, że oczywiście, mają, no to wiadomo. Żadnych pancerzy wiadomo, że nie, no tyle, no. Taka broń ręczna typowa. Mhm. Jasne. Dobra. To ja mówię, no to... podejdę jeszcze do Dietera. No i powiem, zdam mu, że tak powiem, relację, co się zadziało. No na pewno też już wie, co się działo w nocy. Natomiast powiem mu, że idziemy w kierunku tego lasku na wschodzie, bo jest to miejsce, w którym uciekły te szczury i musimy sprawdzić, dlaczego akurat w tamtym kierunku. Uważam, że nie jest to przypadkowe. No oczywiście, to jest już... Jesteś pełnomocnikiem do spraw szczurów, więc jasne, robisz co uważasz za stosowne. Jasne, szczury to moja specjalność. Tak jest. Trzeba było zostać szczurołapem, a nie gladiatorem. No widzisz, no właśnie. Czekaj, jest taka, dobra, jest taka profesja? Jest chyba. W jedynce była, a w czwórce nie wiem. W czwórce może nie być. Zaraz sprawdzę. Ja mam analogowo, nie chce mi się PDF-a otwierać. Gdzie to było? Zanim ja znajdę tabelkę... Aha, to było wcześniej. Nie ma, jest to kompletnie nieistotne, ale musimy to sprawdzić. O, mam. Nie, to nie to. To nie wiem, gdzie to było. Chyba to było po... Chyba cmentarna jest. To mogłaby być i... Było losowanie. Nie wiem. Nie wiem, czemu teraz tego nie mogę znaleźć. Jak jestem pewien, że było. O, mam, dobra. Nie ma. Jest szczurław. W Mieszczanach, nie spodziewałbym się. No widzisz. No. No tak, Mieszczan, główny problem ze szczurami jest w miastach, no rację. No, dobra, no to wiemy. Dobra, no to jak już mamy wyjaśnione, to w takim razie biorę tą szóstkę wspaniałych i na przebój, na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. O, koniecznie. To jest nieuniknione. A wiedziałeś, że jest uczeń szczurołapa, potem jest szczurołap, potem jest strażnik kanałów i potem jest tępiciel. Patrz, jaka ścieżka kariery. Dobra. Która to jest strona? Która to jest strona? 66. No, byłem tu przed chwilą. Powiem ci, że silne nogi na przykład talent dostajesz. O, widzisz. No. Strażnik kanałów. No, popatrz. O. Dobra. Podoba mi się ta profesja. Powiem ci, że mam duży potencjał. No. Ale dobra, to może kiedy indziej, to może z inną postacią. Jasne. Zawsze możemy, wiesz, możemy mieć, tylko że rzadko gramy, bo zawsze możemy mieć drugą postać i możemy robić przygody z drugą postacią. Tak no właśnie, jest. Tak. Gramy tak rzadko, że to chyba nie ma większego sensu. Dobrze, wychodzicie. Nie przerobimy tego. Nie przerobimy tego, bez szans. Wychodzicie.
za palisadę. Koło tej palisady i koło... jasne. Idziecie, no, idziecie tymi śladami. Teraz jest jasno, więc już jest tym prościej. Zresztą szliście poprzednio i zostawiliście własne. No dookoła praca normalnie się toczy gdzieś tam na polach. Ktoś reperuje palisadę, zasypują te dziury. No, generalnie na normalne życie się toczy nadal. No a wy sobie idziecie i docieracie do skraju lasu. Teraz wygląda nieco mniej złowieszczo niż nocą. No ale cóż, wchodzicie. Tutaj już te ślady nie są takie widoczne. Pomiędzy drzewami już ta ziemia jest. Chociaż na początku jeszcze na początku tego lasu, jeszcze, ponieważ tych szczurów było dosyć sporo, no to one zostawiały tych śladów trochę. Natomiast dalej już jest troszkę gorzej. Także no trzeba się dobrze przyglądać, także trzeba rzucić na percepcję. Dobra. Ja ale... chcę przerzucić. Ja chcę przerzucić. Nie, poczekaj, nie, nie, tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby przerzucać, co prawda możesz, ale tutaj ten nieudany test oznacza tylko, że potrwa to dłużej, bo jest po prostu... trudniej ci jest te ślady odszukać, ale one są na tyle jednak dużo tych łapek było i z pazurków, że nie jest to niemożliwe, także schodzi ci troszkę dłużej, chyba że ci się śpieszy, okay. Możesz przerzucić, nie ma problemu. No, to nie wiem, czy nie szkoda. Nie, no, poptamy do celu po prostu, tak jest. No, także tak po jakichś dwóch godzinach krążenia i kluczenia troszeczkę. Jeszcze tam sobie musieliście zrobić krótki odpoczynek, no bo ta skrzynia jednak, co prawda oni się wymieniają z noszeniem tego, ale mimo wszystko jest nieporęczna, więc sobie zrobiliście krótki postój, żeby się napić wody, czy tam czegoś, bo przecież w wodzie to się ryby ruchają, jak to stwierdził karczmarz. Ale docieracie do czegoś w rodzaju polanki. Widać, że tutaj te szczury przeszły, no bo ziemia, trawa jest no troszkę wydeptana, no może nie wydeptana to za dużo powiedziane, no taka pozginana, powiedzmy. Na tej polance znajduje się taka dziura w ziemi. Może to nie jest jaskinia, nie jest to wejście do jaskini, jest to dziura w ziemi, gdzie widać, że te ślady prowadzą dokładnie tam. Jasne. A to można wejść, tam trzeba się będzie wczołgać. Tam się trzeba będzie wczołgać. Na skrzynia tam raczej nie wejdzie. Raczej nie wejdzie tam skrzynia. Trzeba się tam będzie wczołgać. Zapomniałem, pytam się, czy mamy jakąś pochodnię. Jeżeli nie, no to po prostu ja tam tuptam naprzód. Czyli co, wchodzisz, tak? No, z pochodnia tak jakaś tam się pochodnia znajdzie. Lampa się jakaś tam znajdzie. Niech będzie. Chociaż jak nie, no to zawsze, bo zawsze może ktoś nie jest znowu tak daleko od wioski, żeby nie można było zaczekać godzinki, czy trochę krócej nawet, żeby ktoś przyniósł. No to możesz tak zrobić, jeśli chcesz. Znaczy na początek po prostu wchodzę tak i zobaczę, tak trochę zobaczę w ogóle, czy widać cokolwiek, jak to tam wygląda, nie wiem, jakieś zaułki, zakręty i tak dalej. Jeżeli będzie, i teraz od razu mówię, że jeżeli będą jakieś tam zakręty i już nie będę nic widział, to po prostu się wycofuję i będziemy kombinowali coś właśnie w rodzaju tego. Dobra, to tak. Właśnie wczołgiwowywujesz się do środka.
No i prowadzi ten korytarz, czy ta nora, czy jak to nazwać, w dół. Nie jakoś, jakoś mocno, no ale jednak w dół. Po kilku metrach zakręca. No i wiadomo, że jest tam ciemnawo, no nie? Bo sam sobą zasłaniasz wlot jasne. Dobra, no to w takim razie wyczołgi wywołują się z powrotem. No i mówię, że musimy mieć jednak jakąś pochodnię, jakąś latarnię, cokolwiek tam, żeby można było sobie oświecić drogę. No dobra. Czyli co? No więc jeden leci do wioski, a my tu czekamy, robimy sobie siestę. Jasne. Elticzek, Panticzek, lecisz ty. No to fuk, poleciał. Pobiegł. Mhm. No i próbuję teraz poobchodzić tą polankę, szukam może innego wejścia, może będzie gdzieś inne wejście, wyjście, gdzieś pod jakimś krzakiem, przy jakimś konarze drzewa i tak dalej. No to dobrze, to... Czyli robię tu taki obchód. To rzuć na percepcję też. O. Ja dziś jestem niepercepcjonalny. Najwyraźniej, chyba że chcesz przerzucić. A nie, nie opłaca mi się. Mhm. Okej, okay, no to w porządku. No to znajdujesz oczywiście jeszcze więcej śladów szczurów, no bo to akurat łatwe do znalezienia, natomiast żadnego innego wejścia nie odnajdujesz. No w międzyczasie przybiega ten posłaniec z lampą. Którą sobie możesz zaświecić. Dobra. No więc zaświecam lampę. No i idę tam w kierunku. No już mi znanym, tak powiem, do przodu. Dobra. I mówię tutaj pozostałym, którzy siedzą na zewnątrz, żeby jedna osoba szła ze mną. Dla bezpieczeństwa. Czyli tak, żeby jedna osoba za mną się wczołgiwała. Widzisz, że specjalnie nie ma specjalnie chętnych, żeby nie ma co. No to jak nie ma chętnych, no to nie pójdą. Po prostu mówię, w takim razie obstawiajcie tutaj ten otwór. Oczywiście, będziemy tu pilnować, rozglądać się, będziecie panie zupełnie bezpieczni tutaj z góry. Dobrze. Okej, okay, no to w takim razie idę. Dobra. Czyli co, tam się... Czekaj... Tam się, że tak powiem, wczołgiwo wywujesz z powrotem. Coś... No? Wiesz, ja sobie tak idę przodem, w jednej ręce trzymam tą lampę, a w drugiej, żebym miał sztylet. To się da zrobić. Może się. No myślę, że tak się uda. Myślałem, że mam tutaj odpowiednią. Nie wiem, czy to dobre, ale zobaczymy. Dobra, nie to. Nie tego szukałem, ale nieważne. Dobrze, no to docierasz do tego zakrętu. Cały ten korytarz sobie troszkę skręcał się. Idziesz dalej, rozumiem. Tak, dokładnie. Mhm. No się tam przez kilkadziesiąt metrów może wije w lewo, w prawo, troszkę w górę, troszkę w dół. No jak to taki, wygląda od razu, nie jesteś ekspertem co prawda, ale od razu mówię, że wyglądacie to na zupełnie, zupełnie naturalny korytarz. No właśnie korytarz to sugeruje, że to nie jest naturalne, ale to jest naturalna jama jakaś taka. Czy może ewentualnie być wygrzebana przez zwierzęta? No może być przez też choćby te szczury. Ewentualnie mogła woda to wypłukać. No nie wygląda to przynajmniej w każdym razie na zbudowane niczyją ręką, więc tutaj ten korytarz to troszkę może być mylące stwierdzenie. No w każdym razie...
W każdym razie schodzisz w dół cały czas. Ale to jest cały czas jeden korytarz, nie ma jakiegoś, że w lewo, w prawo. Nie odgałęzia się, jest. Tylko się wije, troszeczkę się wije, także po dosłownie kilkunastu metrach już tracisz zupełnie widok, czy światło z zewnątrz. No ale masz lampę, więc tutaj nie ma większego problemu. I po tych kilkudziesięciu metrach, no nie wiesz dokładnie ile to trwa, jak długo, jak daleko się doczołgujesz, bo to ciężko pod ziemią określić odległości. Korytarz ewidentnie się rozszerza. Wygląda to, widać właśnie w oddali, że się łączy czy zamienia w coś większego. Coś w rodzaju jakiejś komnaty, albo czegoś jakiegoś takiego większego pomieszczenia, tak jakby. Może teoretycznie. Tak, coś takiego. Jasne, no to powoli, bo powoli, no ale idę dalej. Dobrze, no to docierasz do... I tak, żebym dotarł właśnie do miejsca, w którym to się to roz... No i chciałbym zerknąć tam do środka, co tam się znajduje. Dobrze, no dochodzisz do właśnie do tej, do miejsca, gdzie to już to, ten korytarz wąski i ciasny zamienia się w jaskinią, może bym tego, można to nazwać nie bardzo, jaskinia się kojarzy, że w skale coś jest wydubane, nie? No tutaj, znaczy wydubane, no utworzone w skale. Tutaj to jest bardziej taka jakaś, no też jama nie, no bo jama się raczej kojarzy z czymś otwartym od góry. No jaskinia, no jaskinia taka na tyle duża, że lampa nie oświetla ci całości dobrze, więc nie bardzo możesz ocenić jej wielkość, ale spora dosyć. Możesz spokojnie stanąć, możesz... Nie, szczurów nie widać, to tak, to bez obaw, bo bym ci o tym powiedział od razu, jakby je było widać. Natomiast zauważasz dosyć blisko, po prawej stronie w ścianie, tak jakby kolejny korytarz. Innych w tej stąd nie widzisz, czy są, bo nie widzisz po przeciwległej ścianie. Dobra. Ten korytarz, z którego wychodzę, chciałbym jakoś oznaczyć. Nie wiem, jakieś dwa kamyczki położyć, albo nie wiem, narysować jakiś krzyżyk na ścianie, bo to jest cały czas ziemia, nie? No tak, no, są tam. No więc jakiś. No więc chciałbym jakiś krzyżyk narysować na wewnętrznej ścianie tego korytarzyka, z którego przyszedłem. No i zostawić te dwa kamyczki, żebym wiedział. I jak to zrobię, to chcę obejść tą komnatę dookoła i zobaczyć, ile ewentualnie jest takich wyjść stąd. A jeszcze rzuć na percepcję, zanim to zrobisz. Chyba sobie kliknąłem i nie widzę. 18 na 34. To zaczyna się udawać. nie wiesz skąd, ale słyszysz takie drapania, popiskiwania, szurania gdzieś. Nie blisko, nie tutaj w tej komnacie, ale słychać takie odgłosy. No to w zasadzie już można powiedzieć, że to już jest jaskinia, że jest kamienne ściany, no można tak powiedzieć, no. Sama ziemia nie jest tu, na pewno. Jest. No. Czyli nie wiem skąd, ale coś słyszę. Coś słyszysz, tak. Dobra, no to idę do pierwszego tego wyjścia, tak jakby do kolejnej, jak to się nazywa, Boże, no. Co? Korytarze? Do kolejnego korytarza, nasłuchuję i idę dalej po ścianie tej komnaty, tak? I zobaczę, ile tych wyjść jest, no i ewentualnie skąd te piski mogą dochodzić. No tak, no to tutaj to pierwsze, które widziałeś, jak wszedłeś po prawej stronie, jest to niski korytarz, ale już taki, gdzie możesz troszkę się schylając... Na czworakach wygodniej pewnie, ale jakbyś się mocno schylił, to na nogach też wejdziesz. Dosyć wąski, ale mimo wszystko się zmieścisz.
Chociaż kręgosłup ci może napierdzielać potem, na czworakach dasz radę. Mniejsza z tym. Stamtąd wygląda na to, że dochodzą jakieś popiskiwania, ale... No ale wygląda, że dochodzą, no. Czy to nie, gdzieś nie z tyłu, gdzieś nie z boku? Nie, raczej z korytarza. Idąc dalej po tej ścianie, bo rozumiem, że nie wchodzisz do tego korytarza, tylko idziesz dalej po tym. Nie wchodzę, nie. Napotykasz jeszcze jeden korytarz, trochę mniejszy nawet, tam już na czworakach się zmieścisz, ale tylko na czworakach w zasadzie, nie wyżej. Też wąski bardzo i stamtąd też brzmi, jakby dochodziły te popiskiwania, te odgłosy, szurania i tak dalej. I to są wszystkie, to są wszystkie wyjścia, które są z tej komnaty, czyli to, które wszedłeś, to po prawej i tam na przeciwległej ścianie. Czyli trzy. No, dwa nieznane. Już momencik. Dobra. No to w takim razie idę dalej do tego otworu przeciwległego, z którego wyszedłem. Dobra, no rozumiem. Wiem, do tego... No bo rozumiem, że wszedłem, jedno gdzieś tam po prawej stronie, a jedno gdzieś tam naprzeciwko. Mm-hmm. Dobra, no to idę do tego naprzeciwko. To jest troszeczkę niższy korytarz niż ten, który był po prawej, ale większy niż ten, którym wszedłeś. O. Troszeczkę czyli większy. Czyli ten po prawej jest jeszcze większy. Troszkę większy, ale nie są to duże różnice. Tak jak mówiłem, ten po prawej wyprostowany nie wejdziesz, mocno schylony, ale mocno schylony, tak? A ten, który chcesz teraz wejść, to nawet schylony już nie bardzo, na czworakach jedynie. Dobra, no to idę na czworakach. Chyba, że się dasz radę zgiąć i jeszcze ugiąć nogi, to... Ale powodzenia. No, dobra. No tak, na czworakach. Tylko, że ciężko ci będzie jeszcze z lampą. Bo jak to, czekaj. Jak sobie to wyobrażę. Na kolanach, na ręce... I co, trzymasz w jednej ręce ten? I tutaj... No to sztylet chowam. No. No i w jednej ręce trzymam, a drugą ręką się podpieram. I tak. No dobra, jakoś powiedzmy, że jesteś w stanie sobie dobrać jakąś pozycję, w której jesteś w stanie to zrobić, faktycznie mając jedną rękę zajętą przez lampę, ale drugą wolną. Bo sztylet chowasz, dobrze. No dobra. Tenże korytarz... Mniej więcej na podobnym poziomie się znajduje, nie idzie ani w dół, ani w górę, tak jakoś mocno wyraźnie. Za to skręca raz i drugi, więc szybko gubisz z oczu wejście. Jest dosyć krótki, bo za drugim, trzecim zakrętem już zauważasz, że jest... Wygląda to na koniec właśnie korytarza, nawet wiadomo, taka czarna plama, gdzie... kończą się ściany i jest jakaś większa przestrzeń. I wyraźniej słyszysz różne wszelakie odgłosy. Dosyć już to wyraźnie. Ale docieram do jakiegoś miejsca, które się rozszerza teraz, tak? No tak. Będzie się rozszerzało. Kilka metrów przed sobą widzisz, za zakrętu, jak się wychylasz głową, to widzisz, że się kończy tam właśnie ten korytarz i jest jakieś coś większego, no coś, puste przestrzeń, o, pusta przestrzeń.
I jestem w stanie stwierdzić, czy dokładnie z tego miejsca dochodzą te odgłosy, No czy... tak, słyszysz głośniej niż słyszałeś. Jasne. Biorę sobie sztylet. Teraz mogę go jakoś wydobyć. No i próbuję się tam podejść powoli. Podczołgać się. Dokładnie. No dobrze. Jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem, ponieważ jak już się wychyliłeś za tego zakrętu, to uderzył cię, no, krótko mówiąc, smród szczurów. No, weź sobie pomyśl, jak gniazdo szczurów jaki może mieć zapach. I pomnóż to przez mnóstwo razy. Jakbyś tylko umiał liczyć, to byś mógł sobie to wyliczyć. No. I te odgłosy są właśnie, no, głośniejsze tutaj też. Jasne. Dobra, to może zrobię inaczej. Ja się wyczołgam z powrotem. Wydostanę się z powrotem. Do tej komnaty wcześniejszej i do miejsca, i z powrotem no na powierzchnię, prawda? Czyli do miejsca, w które wyszedłem. No i opowiem wszystko na górze i spróbujemy jakiś plan tutaj Dobrze. sobie znaleźć. Dobrze. Aha, i idąc, czy ja, idąc tymi korytarzami, czy tym korytarzem, którym przyszedłem, czy ja jestem w stanie, wychodząc na powierzchnię, mniej więcej określić, gdzie ta jaskinia będzie pod powierzchnią Ziemi? Możesz spróbować, nie ma To gwarancji, że wyrobisz to dokładnie. znaczy tak, Tak, no. długość, powiedzmy, ile idę, to jakoś jestem w stanie mniej więcej No w tak. metrach policzyć, No nie teoretycznie, prawda? tak, nie właśnie, nie do końca, bo to jest. Ten korytarz zakręca w jedną, w drugą stronę, do góry, czasem troszkę na dół. Nie masz też za bardzo odniesienia, jak się szybko poruszasz, no nie? No bo to jest ciasno, tam ciemno. No, jakoś tam możesz spróbować to określić, ale nie dałbym sobie głowy uciąć za to, że to będzie Okej, dokładnie. dobra. To mam takie pytanie. Czy jak to ująć? Czy wchodząc do tej jaskini, do tego korytarza, no bo ta dziura była w ziemi na powierzchni. I teraz wchodząc do tego korytarza, poszedłem ileś w dół. Na pewno to szło w dół. Czy jestem w stanie określić, czy nie wiem, to było metr, 5 metrów, ile w dół mogłem ujść? Jaka to mogła być Nie, różnica poziomów? to już prędzej byś był w stanie określić, jak długo szedłeś, ile metrów przeszedłeś. Tylko że ile to będzie w pionie, ile w poziomie, ile w lewo, ile w prawo, to Jasne. nie bardzo. To ja się wrócę do tej jaskini. To znaczy, no, jestem jeszcze w tej jaskini, tej pierwszej jaskini, tak? Na razie jesteś jeszcze w tym korytarzu przy zakręcie, bo byśmy zaczęli rozmawiać o szczegółach, no więc jeszcze się nie cofnąłeś. Jeszcze się nie cofnąłem. Czyli chcę się umiejscowić w tej jaskini, z której wychodzą dwa korytarze i jeden, z którym przyszedłem, prawda? No, do tej głównej jaskini. No, czyli ta pierwsza główna jaskinia. Jak ona jest wysoka? No, Jestem w stanie stanąć? jesteś w stanie stanąć. Widzisz też górę, więc ma 3 metry. Nie Aha, doskoczysz czyli tam. wysoko. Aha, czyli wysoko bardzo. Wysoko dosyć. Rozumiem. Dobra, no to w takim razie teraz będę się bardzo skupiał i próbował sobie wyobrazić mniej więcej, w którym miejscu jestem. I
gdzie to by można było później umiejscowić no, na powierzchni Ziemi, prawda? Dobrze, spróbujemy to jakoś określić. Dobra. Czyli staram się mniej dobra, więcej tak, z zakrętami. Wycofujesz się najpierw do tej jaskini, tutaj ona ma jakieś tam. I teraz chcesz wejść z powrotem w ten korytarz, w duch, z którego wyszedłeś, znaczy wrócić na powierzchnię, tak? Tak jest, i jeszcze tak jest. I w międzyczasie próbować określić, gdzie ta jaskinia się znajduje, jaką drogę. Może znajdować. Dobra. Mhm. To tak, poczekaj. Ja sobie muszę tylko się zastanowić, jak to zrobić. Jak byś to mógł oszacować, określić. Nawigację jest na w tym. Pod ziemią nie ma czegoś takiego jak nawigacja. Masz jakieś umiejętności, które by to mogły? Intuicja to nie. Percepcja. Chyba percepcją to jedynie można spróbować. Percepcja, a sztuka przetrwania też, to też chyba nie. Też myślę o sztuce przetrwania. Ale sztuka przetrwania to raczej jest coś w stylu gromadzenia chrustu, szukania, zakładania pułapek na zwierzęta, polowanie i tak, zbieranie jedzenia i budowanie szałasu. Tutaj sztuka przetrwania. Bardziej by mi ta nawigacja pasowała, tylko że nawigacja jest chyba tylko. Jest to tylko na wodzie? Nie, już ty nie jesteś na wodzie. Nawigacja chyba może. Poczekaj, sprawdzę sobie to. Znaleźć się w dziczy, orientując się według charakterystycznych punktów terenowych gwiazd lub korzystać z map. Dobra. A. Może i to faktycznie to. No w sumie akurat percepcja czy nawigacja nie ma znaczenia, bo nie masz rozwinięć, więc masz tyle samo, bo to na inicjatywie. No. Czekaj, zanim jeszcze przejdziemy dalej, jeszcze sobie jedną rzecz muszę sprawdzić, co to było. Dobra. Okej. Dobrze, czyli tak, to myślę, że rzucimy chyba na nawigację, zobaczę. No czy tam na inicjatywę, bo to wszystko jedno akurat w tym przypadku. Ale to jest ciekawy problem. Co tu, jak to, jaka umiejętność postaci może pozwolić na coś takiego. Dobrze. W każdym razie wchodzisz do tego korytarza, z którego wyszedłeś, czy tej jamy, z której wyszedłeś. I praktycznie jesteś już w środku, kiedy słyszysz za sobą popiskiwania i podrapywania. Rzucasz okiem za siebie i widzisz wybiegające z tego korytarza, w którym byłeś, szczury. No to jedyne, co mogę zrobić, no to tuptać po tym korytarzu, którym chcę wyjść, no i wychodzę na, próbuję wyjść na powierzchnię. No i teraz próbuję to robić już jak najszybciej. No tak, tylko że to jest ciasne, będziesz się musiał czołgać, a szczury nie będą się musiały czołgać, także... Wiesz, jesteśmy w tym momencie, że zobaczyłeś, nie wiesz, ile ich jest. Tylko widziałeś, zobaczyłeś, że się pojawiają. Jasne. No tak, szybciej, tak co szybko. Robisz? No nic, no muszę wpaść do tego korytarza i próbuję, no i próbuję jak najszybciej się czołgać do góry, no nic nie zrobię teraz. Dobra. Nie wiem, ile ich tam jest, nie wiem, czy sobie dam z nimi radę. Chociaż ze szczurami. Dobra, staję do walki. Będę ich próbował wybijać. O! No i
No i krzyczę do góry, krzyczę do tego korytarza. Ratunku, pomocy, szczury! Ratunku, pomocy, szczury! Dobrze. Skoro tak, to zatrzymujesz się przed tym korytarzem i widzisz, że do tej jaskini wpada grupa szczurów. No, nie wiem, czy nie masz czasu ich liczyć, ponieważ no, biegną w twoim kierunku. No wiesz, to taka. No, dywan to za dużo Taka. powiedziane, ale chmara szczurów, no. Jasne. Z obu tych Z korytarzy? tego, którego byłeś wcześniej. A ten korytarz wyższy? Nam jest pusto. Uciekam w ten korytarz, co jest pusto. Bo tam mogę nawet biec, z tego co Nie, wiem, bo tam mogę stanąć. tam nie możesz stanąć. Nie. Tam mogłeś się bardzo mocno. Nie, czekaj, tam było. A, schylić. Bardzo mocno schylony mogłeś tam być, więc żadne bieganie nie wchodzi w rachubę. Tak, bardzo mocno schylony. Tutaj na czworaka, tutaj dobra. No to próbuję bardzo mocno schylony biec po tym korytarzem. No dobrze. Czyli tym korytarzem po prawej Po prawej stronie. stronie, rozumiem. Tak jest. No dobrze. Wpadasz razem z tą lampą swoją i. Bo rozumiem, że nie wziąłeś do ręki sztyletu, czy tam miecza, czy czegokolwiek. Bo nie mówiłeś nic takiego. No To nieważne. znaczy wcześniej miałem sztylet w ręce, jak Aha, szedłem do miałeś, okej. tamtej Dobra, dobra, komnaty. dobra, dobra. Może być. Wpadasz tam, no wpadasz. To ciężko powiedzieć, że wpadasz. Wciskasz się. Słyszysz za sobą popiskiwania. No, No nie poruszasz się specjalnie szybko w tym, no obija się troszkę o ściany. Zakręt jeden, drugi. I przed sobą widzisz, że korytarz się kończy. I pojawia się, no też rozszerzenie takie. Takie, no, jak to, jakaś pusta przestrzeń. Na razie nic ci nie ugryzło w Jasne. tyłek, więc jeszcze do ciebie żaden szczur nie dopadł. Dobra, no to wpadam do tej komnaty. No i patrzę do której. No, ile tam jest tych ewentualnie kolejnych korytarzy? Wpadasz do tej I komnaty do której. i Tak. twoje nogi zapadają się w czymś miękkim. Rozglądasz się dookoła i widzisz, że jest to szczurze guano. Też uderza cię nagle zapach Fajne, tego. zdaje fajnie, uwielbiam. No ja będę tym szczurem łapem następnym razem. Przed tobą, no to pomieszczenie nie jest, jest ta komnata, już zostanie przy tym, jest też w miarę wysoka. Widzisz przed sobą morze szczurów. Zajmują się sobą w tej chwili, bo wpadłeś tam, no nie? I wpadłeś w środek, w zasadzie można powiedzieć, w środek ich, nie wiem, kryjówki. No, wszystko tam jest, no szczury, jakieś tam resztki, jakieś. No, jest to paskustwo i obrzydlistwo. I tak, Jasne. moment, co robisz, A co robisz? ile jest możliwych korytarzy? Jak tak zerkasz ponad tymi szczurami, to tak ze dwa korytarze widzisz, ale musiałbyś przejść po szczura. Jeszcze cię nie zaatakowały, jeszcze cię nie zobaczyły, ale. No, decyzja. A teraz jak się odwrócę, to widzę biegnące w moim kierunku kolejne Nie szczury z tego widzisz. korytarza, w Nie, którym korytarz jest nie widzę. pusty. Dobra, to wracam do tego korytarza. Dobra. Wracam do tego korytarza i Rzuć jeszcze na zobaczymy. percepcję. Oj, oj. Okej, spokojnie, spokojnie.
Dobrze, jednak postanowiłeś nie składać dłuższej wizyty szczurom. Zawracasz, wciskasz się z powrotem w ten korytarz. No i teraz moim celem będzie wydostanie się z tego korytarza, dotarcie do tej komnaty i wciśnięcie się w ten korytarz, w którym przyszedłem. Dobrze. No przeciskasz się, przed sobą nie widzisz szczurów, za sobą też nie widzisz szczurów. Także jakimś dziwnym trafem, jakimś sposobem udało ci się... Albo zostałeś zignorowany, albo udało ci się uniknąć starcia z... czy sprowokowania tych szczurów. No, jesteś w korytarzu. Dobra. No to jak najszybciej próbuję się dostać do tej komnatki. No i od razu w lewo będę próbował oczywiście zobaczyć, co się będzie działo w tej komnatce, jak to tam będzie sytuacja wyglądała. I od razu w lewo i z powrotem do korytarza, którym przyszedłem. Dobrze. Ale czekaj. Dobrze, to tak. Dochodzisz do tego, do tej Do tej komnatki. Jest na szczęście pusto. Natomiast no nie da się ukryć, że trochę tobą ta sytuacja wstrząsnęła, więc tutaj będzie niestety konieczne otrzymanie punktu zepsucia. Tylko patrzę, czy się da tego uniknąć testem, czy nie. Aha, tutaj to prawda, to jest coś innego, ale test opanowania. Test opanowania. Sukces. No to udało ci się uniknąć punktu zepsucia. No, chyba jesteś już trochę jednak zahartowany w sprawach takich, że jednak mimo tego, tej liczby tych szczurów jakoś aż tak bardzo tobą nie wstrząsnęło. Dobra. Chcesz się wpakować no wyjść na górę i w międzyczasie spróbować określić, gdzie jesteś, więc to będzie wymagało wydłużonego testu tej nawigacji. No, a czekaj, mamy tu testy wydłużone, czekaj. To zrobi. Coś się da z tym tutaj zrobić? A co to za strach? Po co nam to? Ja to skasuję. Co to się stało? To zostało z kiedyś. Tak, damy dodać. Nie. Aha, tegośmy nie nauczyłem się tego robić. Więc tutaj chyba to olejemy, dobra. Pierdzielić to. Zrobimy to ręcznie, a kiedy się tym zajmę w wolnej chwili i no bo tu by trzeba było coś, trzeba było tą nawigację dodać jakoś, nie? Nie wiem jak, więc będziemy po prostu testować chyba ręcznie. No dobra, no wejdziesz tu bez problemu, znaczy bez problemu, no byłeś tam, więc teraz tylko sobie przypomnimy, jak się robiło testy wydłużone. Osiągnąć określoną liczbę poziomów sukcesu. Okej. Dobra, na razie rzuć na nawigację. No to już wiemy, że nie stałem. No to
się pogubiłeś. Czyli tak. No to już. No. Bo powiedzmy, że będzie to, że będziesz musiał osiągnąć 3 poziomy sukcesu. W ilu rzutach? No cała ta podróż w górę, powiedzmy, to będą 3 rzuty. Tylko że jak właśnie będzie tak jak teraz, na samym początku, no to na samym początku uznajemy, że teraz wchodząc tam się pogubiłeś, więc możesz zacząć jeszcze raz. Ale jak na przykład przy drugim rzucie znowu Wiem. Jak w drugim rzucie nie zdam, no to to już w ogóle eliminuje wszystko, Nie. To wtedy... to wtedy jak zdasz, to dodajesz poziomy sukcesu, jak nie zdasz, to odejmujesz poziomy sukcesu. Jak poziomy sukcesu spadną poniżej zera, to wtedy jest, musisz się wrócić do samego początku i zacząć od nowa. Jasne. No to dobra, no to rzucę. To rzucamy. No. Ty nie możesz wyjść stąd. Ja stąd dzisiaj nie wyjdę. To co, mogę już teraz? Możesz jeszcze raz, tylko że każdy taki... No dobra. To jest początek, nie? Każdy taki... No dobra, znaczy, dobra, ja wychodzę po prostu. Spędzasz trochę czasu tam. No. Ileś czasu, no. No, szczury są, wiesz, szczury gdzieś są. No, możesz przerzucić ewentualnie. Ten test przerzucić, no to oznacza... Dobra, to jeden sobie przerzucę. Dobra, powiedzmy 0 to 0. No niby, niby na 0, no. Jak będzie. Nie spadło poniżej 0, no. Powiedzmy, że jak pójdziesz dalej, no to możesz rzucać. Powiedzmy, że się nie zgubiłem. O, jeszcze się nie zgubiłem. Możesz jeszcze 2 razy rzucić. Dobra. No i sobie tak tuptam. Dobra, mam plus 1. Sukcesu musisz osiągnąć. To bym musiał rzucić poniżej 10. Albo się wrócić 20. Znowu, wiesz, troszkę i powtórzyć, no. Nie. Teraz musiałbyś się wrócić z powrotem do tego. Bo już dobra, nie wracam się, idę na górę, bo wiesz. Musiałbyś się wrócić do samego początku. Na dokładnie. Niestety nie udało ci się określić, gdzie... Położenie. Ta. Mogę tylko powiedzieć mniej więcej tam. Bo wiem, w którym kierunku idę, nie? Jasne. Dobra, no i wychodzę na tą górę. No i tam oczywiście czekają. Ja wychodzę cały ugnojony. Tu szczury zabiliśmy. Tutaj szczury tu wybiegły. Widziałeś je? Wiesz, ile tam szczurów widziałem? Tam jest całe miasto szczurów. To nie są pojedyncze szczury. To jest całe miasto szczurów i całe korytarze, którymi te szczury się przemieszczają. I co teraz? Co my zrobimy? Jesteśmy zgubieni. Sigmarze mieli nas w opiece. No i będzie duży problem, bo jest tych szczurów bardzo dużo, jest sporo tych komnat. Oczywiście nie byłem w stanie wszystkich znaleźć, bo różne korytarze są różnej wielkości. A nikt z was nie chciał ze mną iść, więc nie poradziłbym sobie z tymi szczurami. No jest tych korytarzy tu bardzo dużo. Trzeba było te szczury jakoś spalić, albo coś, nie wiem. To sekretarz coś na pewno poradzi. Wracajmy do wioski. Dobrze, no i tak musimy wrócić. Muszę się odpocząć, umyć się przede wszystkim, bo chyba pójdę kilometr za wami. Dobra, no to idziemy do Dietera. No dobrze. Faktycznie zauważasz, że kilka trucheł szczurów leży tutaj. Także faktycznie cię pilnowali. Trzeba przyznać, zabili. Jasne. Parę szczurów zabili. Ale one leżą przy tej dziurze, co ten? Co wychodziłem? Przy tej dziurze, co wyszedłeś, tak? No. Okej. Dobra, no to... Tuptamy do Dietera. No to wracacie do wioski. I co? No to pójdziesz tam się wykąpać i tak dalej. I zróbmy sobie minutkę przerwy. Skoczę po coś do picia, bo mnie się w gardle troszkę mi zaschło. No. Okej.
Okej, okay, jestem. Jestem. Dobra. Czyli co, tam sobie robisz, co tam masz robić, oblucję i tak dalej, i no, i co dalej? Jest, wy wyruszyliście rankiem, no nie? Jest koło południa. No to co, no to idę do tego Dietera całego. No. No i muszę mu przedstawić sytuację, jak wygląda. No, że nie jest to ciekawe i bezpieczne. No i opisuję mu całą sytuację, że dotarliśmy do legowiska tych szczurów. Mhm. Jest tam mnóstwo korytarzy, mnóstwo różnego rodzaju jaskiń. No, uważam, że wypadałoby je albo spalić, albo w jakikolwiek inny może sposób to rozwiązać. No tak czy inaczej, no trzeba się będzie teraz zastanowić, jak się do nich zabrać. Spalić, powiadasz. Mamy spory zapas oleju do lamp. Akurat transport tutaj czeka na odebranie. Mamy tego sporo, kilkanaście beczek. Może się nada. No może się nada, tylko dobrze by było zwiedzić wszystkie te korytarze. A jest to dosyć niebezpieczne, bo dotarłem tylko do dwóch jaskiń. Jedna była pusta, do komnat, jedna była pusta. Druga była wypełniona szczurzym guanem, łajnem i innymi różnymi rzeczami. Do trzeciej dotarłem, ale nie wchodziłem już tam, więc nie wiadomo, ile jeszcze takich komnatek tam jest. Ile tych szczurów tak naprawdę jest. Wypadałoby by mieć pomoc od twoich ludzi, od mieszkańców, ponieważ z tymi, z którymi byłem, no niechętnie chcieli tam wejść. No, szczerze powiedziawszy, nie weszli ze mną. A najlepiej by było dostać się do nich od góry. Czyli wygrzebać dziurę w ziemi, bo wiem, że jeżeli jesteśmy pod ziemią, to nad nami jest ziemia, więc jeżeli by nam się udało odnaleźć czy zlokalizować te komnatki, to można by było wygrzebać od góry dziurę i zalać to i spalić. Musisz nas zrozumieć, no, jesteśmy prostymi mieszkańcami wioski, no, nie jesteśmy już wojownikami. To są szczury, co prawda, ale no jednak i dużo, także no nie dziw się, że nie chcemy wchodzić pod ziemię. No do pierwszej jaskini, jeżeli ktoś by ze mną wszedł, byłoby mi łatwiej. Myślę, że na tyle jestem w stanie tutaj kogoś przekonać, żeby ze mną tam wszedł. Na później już dalej sam pójdę. No dobrze. No to jeżeli macie takie możliwości, czyli sporo tego oleju można będzie zabrać ze sobą, to bardzo bym prosił o przetransportowanie go we wskazane miejsce. Zadbanie o to, żeby można było mieć ogień. No i spróbujemy jakoś to ogarnąć, żeby te szczury stamtąd wypędzić, może nawet nie wypędzić, tylko spalić. No dobrze, oczywiście, jak najbardziej postaramy się tutaj pomóc. No zapakujemy te no beczki na wózki, na wóz, na wozy i zawieziemy, no, gdzie będzie trzeba. Mm.
wypadałby jeszcze jakieś tam szmaty, mieć coś do podpalenia, wiadomo, no to jest jasna sprawa. Dobra, to ja już sobie tutaj kogoś zorganizuję, kto ze mną pójdzie w głąb tych jaskiń. Tak jak mówię, przynajmniej do jednej jaskini, żebyśmy mogli przetransportować w jakichś mniejszych pojemnikach ten olej. Ponieważ no same jaskinie są dosyć wąskie. No dobrze, no to jaki masz plan? No tutaj, tutaj masz oczywiście wszelkie plenipotencje i pozwolenia i tak dalej. No zresztą kierowałeś tymi ludźmi, więc no. Co mają zrobić? Potrzebuję ludzi, którzy to zawiozą. Potrzebuję dwóch innych. Nawet trzech innych, którzy będą ze mną. Jeden ze mną pójdzie w głąb, dwóch będzie pilnowało wejścia do tej jaskini, do tych korytarzy. No i tyle. Resztą się będę zajmował już pod ziemią. No dobra. No to tak. Dobrze, to mało testujemy dzisiaj. Rzuć na dowodzenie, na cechy przywódcze. To nie ten Warhammer. No nie bardzo możesz znaleźć ochotnika do tego, żeby nie, z tobą poszedł na dół. Możesz przerzucić oczywiście. Zanim ten... Masz tam jeszcze punkt szczęścia chyba, nie? Mam. O, dobra, no to przekonałeś jednego tak niechętnie, bo niechętnie, ale jakoś tam mu, taki młody gościu, jakoś tam mu powiedziałeś, że niewiasty będą patrzeć na ciebie jak na bohatera i tak dalej, i się dał przekonać. No, jednego masz. To co pójdzie z sobą na dół. Dobra. No. Okay. I potrzebuję, żeby jeszcze wziąć ze sobą łopatę. Przyda nam się łopata i długi sznur. Długi. Jakiejś konkretnej długości? No, ze 30 metrów by miał. No to faktycznie długi. Długa lina. No, taka się pojedyncza nie znajdzie, no ale tam z kilku się da związać. No, taką 30-metrową, no to dobra. Pewnie zwiążesz. Dobra. Dobra. I pytam się jeszcze tego Dieterta, czy znalazłby się w wiosce ktoś, kto potrafiłby się dobrze orientować w terenie? No oczywiście, tutaj większość z nas się w okolicznym terenie jakoś tam orientuje. No to jasna sprawa, że im dalej od wioski, tym gorzej, no ale... Mhm. Ale ktoś się na pewno znajdzie. No i opisują sytuację, że dotarłem do jaskini tymi korytarzami. No. I czy znalazłby się taki człowiek, który miałby możliwość, wchodząc tam, określić właśnie umiejscowienie tej komnaty na powierzchni ziemi? No to może Hans by spróbował. On tam lubi grzebać w ziemi. Jest taki jeden. Woła tam któregoś. No, jest. Przyszedł. Mężczyzna. Mieszkaniec. No, widziałeś go nieraz już. Że akurat ma na imię Hans, to może niekoniecznie pamiętasz. No, przedstawiam mu sytuację i mówię, że jako pierwszy wejdziesz ze mną do jaskini. Będę cię oczywiście osłaniał. I określisz mi położenie jaskini na powierzchni ziemi. Robisz to dla dobra wioski. Robisz to dla dobra wioski. Dlatego mówię, że będę cię osłaniał. Robisz to dla dobra wioski i dobra ludzi w wiosce. Chcecie żyć bezpiecznie i nie mieć kłopotu ze szczurami, musimy pewne rzeczy wykonać. No to niestety, ale będziesz musiał dowodzenie jeszcze raz wrócić, bo to jest... O, zamknąłem sobie ten... Jak ja to...
I co, działa? Nie, ale znowu się zapauzował OBS. Znaczy ja go musiałem zapauzować. Ciekawe kiedy. Ciekawe kiedy. Chciałem nacisnąć jakąś spację albo coś takiego, jak był miał fokus OBS. Muszę coś wymyślić, bo co? Przeglądanie wyczyścimy. Może pomoże. O, wyczyściłem, wylogowało mnie, może teraz pomoże. Pamiętasz, o której zaczęliśmy? No, 20:21 chyba. 20, a tutaj jest 2 godziny 8 minut, czyli około 10 minut może być zatrzymane nagrywanie. Bo mam 2 godziny 8 minut nagrania, a jest 22:38, czyli tak jakby zaczęlibyśmy o 20:30. No i co? No i co? A dzisiaj coś nas pokarało. Za dobrze szło. Za dobrze szło. No. Nie ma czego. Aha, jeszcze dobra, jeszcze mogę wyczyścić. Spróbuję Firefoxa. A bo szkoda czasu na to. Coś w ogóle mam chyba problem z netem, bo mi się strasznie dowolne wczytuje. Może to jest przyczyna. Słychać się dobrze. Ani cię nie ścina, ani nic. No też dziwne. Może to inny kanał.
nie wiem. Tutaj. No. No znowu się zrobiła pauza. Musiałem, może mam gdzieś skrót do pauzowania tego i po prostu mi się... No właśnie, może pod jakimś klawiszem. No, no dobra, teraz już nie będę szukał. Pewnie jest. Jak czy inaczej, no nie ma. Dopóki nie będzie testu, to ja nie potrzebuję Foundry, ale no, ale jak będzie trzeba coś przetestować, to no to... Dobra, jedźmy dalej, zobaczymy, może się w międzyczasie to wczyta. Okej, czyli co? Na czym to skończyliśmy? Bo już mi się zapomniało. No, że potrzebuję jednego człowieka, który pójdzie ze mną na dół i zlokalizuje tą jaskinię. Miałeś go przekonać, ja miałem rzucić jego siłę woli. I, tak jest. I właśnie nie mam jak. Dokładnie. No i figę. Dokładnie. A to nie jest wina przeglądarki, bo na Firefoxie jest to samo. I to w ogóle wszystko wolno działa, tak jakbym miał problem właśnie z... Mhm. Ale to tak samo u mnie było wtedy no, co u mnie był ten problem. Dokładnie tak samo. I ja pamiętam, że ja nie odpaliłem tego samego dnia już Foundry. Aha. No, dopiero nie wiem, czy nie na drugi dzień chyba po południu. Aha. Nie wiem dlaczego i co się stało, ale jakoś tak to było. No może, no ciekawe właśnie. Tu się już nie zaloguję, bo jestem zalogowany tutaj. A tutaj nie jestem zalogowany, bo... Teraz cię wylogował. No, zamknąłem okno. Dobrze, skoro tak, skoro nie da się inaczej, to wracamy do analogowego rzucenia kostkami i ja przetestuję jego siłę woli kostkami prawdziwymi. Zobacz, jaki to ci wynik wyszedł. Minus 3, tak? Minus 3. No, nie podglądnę jakiegoś... Znaczy, nie obliczy mi to sam. Okej. Okay. Tam... no, apelowałeś do jego poczucia wspólnoty, że tak powiem, że robisz to dla wioski i tak dalej. Jest, tak jest. No tak... Nie, bardzo niechętnie. Się wzdraga cały czas. Ale w końcu, no dobrze. Dobrze, każdy musi wykonać swoją pracę, ja też muszę zrobić to, co muszę zrobić. Pójdę z tobą, panie. Czyli masz już dwóch. No to super. No to mam już dwóch. To znaczy, no, ten przede wszystkim mi będzie potrzebny, żeby zlokalizować. No a ten drugi później mi będzie potrzebny i łopatę będziemy musieli wziąć. Tak jak mówię. I będzie wtedy łatwiej prawdopodobnie. Dobra, no to bierzemy to wszystko, cały ten grajdołek, czyli podsumowując. Dwóch przewie... bo to ten olej jest w beczkach, tak? Tak, w beczkach. Takich dosyć sporych. Tak, czyli żeby, no, czyli żeby oni to przewieźli. Jakieś mniejsze pojemniki nam się też przydadzą. Dwóch będzie musiał iść dodatkowo do pilnowania wszystkiego dookoła. Jeden, który... No i tych dwóch, którzy pójdą ze mną na dół, ale na początek na dół pójdzie ze mną ten, żeby zlokalizować tą komnatę. Okej. No, więc nie tracąc czasu idziemy w las. No dobra. Znaczy tak, no... Tylko teraz tak, chcesz, żeby wszyscy szli razem, no bo te beczki to załadowanie ich i przewiezienie to będzie trwało. No to znaczy oni z tymi beczkami już mogą iść w tamtym kierunku, niech jeden z tych, co był ze mną, już niech idzie z nimi, niech im pokaże miejsca. No a ja tutaj zorganizuję resztę wszystkiego. No może faktycznie weźmy więcej tych łopat, żeby jak trzeba będzie to... Niech będą ze cztery, chociaż te łopaty, jak trzeba będzie kopać, to szybciej pójdzie. No dobra, no to widzisz, no, że... Tam... Więc oni idą, tak no. Jest, oni idą, my sobie chwilę dychniemy jeszcze i za jakiś czas dopiero pójdziemy za nimi. No dobra, ktoś tam pewnie jeszcze może się nawet zjeść, bo jak mówiłem, jest koło południa. Dokładnie. No dobra,
To trwa, tam, bo te beczki są duże, no, ciężkie, więc załadowanie ich na jakieś wózki, wozy i tak dalej, to trochę czasu zajmuje. No, no wszelkiego rodzaju tam do palenia ognia, jakieś szmaty, wiadomo, to co tam mówiłem wcześniej, nie? Tak. No, no i w międzyczasie tam zużycie sobie coś zjeść, chwilę odpocząć, no i ruszacie za nimi. Pomiędzy nimi, no bo jedni pojechali, jedni się ładują i tak dalej, no chwilę to trwa. No i co, no i docieracie do tego miejsca. O, wczytuje się, tylko bardzo powoli. O, widzisz. No, bardzo, bardzo wolno. No dobra, to będę musiał popatrzeć może do logów potem. Czy to ewentualnie coś nie jest od strony serwera. No, docieracie do tego wejścia. Mhm. No i w tym momencie ja mówię tak, do tego, który ma ze mną iść określić tą jaskinię, nie? Tą komnatę. Słuchaj, mówię mu tak. Wejdziemy tam, ja pójdę przed tobą, żeby cię osłaniać. Dotrzemy do pewnego miejsca, później się wrócimy, a ty określisz później, gdzie to miejsce jest na powierzchni Ziemi. Tylko skup się, bo to jest bardzo ważne. No, a reszta tutaj na razie pilnuje, żeby nic z zewnątrz się stało. No dobrze. Nie jest specjalnie szczęśliwy z tego powodu, no ale... Jasne, jasne. Czyli biorę lampę, sztylet do ręki i głową w przód wio. Dobrze. No tak, no to teraz już podobna podróż jak poprzednio, więc... się tutaj nie ma co rozwodzić. Już znam. Tak, docieracie do tej komnaty pierwszej. Tak jest. Ja mówię, i teraz słuchaj, teraz wychodzimy, jak wyjdziemy, to chodzi o to, żebyś na powierzchni Ziemi pokazał mi, gdzie jest to miejsce. Mhm. I ruszaj. A ja tutaj dostaję i próbuję go osłaniać. W razie czego. No dobrze. Razie no ty, no idę tam, idę tam za nim, wiadomo, idę tam za nim w jakiejś odległości. Dobrze. Wiadomo, że też to chwilę trwa. Jasna sprawa. Mhm. Ale dociera się w końcu na górę. No nie? Mhm. No. Super. Dobra. No to się go pytam, to gdzie to teraz jest? No dobrze. Teraz, panie, muszę spróbować to miejsce znaleźć. Tak. Chodzi kluczy. No, na razie po tej polance, ale dociera dochodzi do skraju lasu, no i wchodzi w las. I to tam już między drzewami woła, panie, tutaj! To tutaj będzie. Daleko to jest od tego wejścia? No, kilkanaście metrów. Może. 10. 15. Mm. Dobra. Ja mówię, dawać łopaty. No i przychodzą z łopatami. Mówię, i tutaj trzeba tutaj trzeba kopać. No, zabierają się za kopanie. Metr w dół. No okej, okay, no kopią. Okej. Kopią. No chwilę to potrwa, no tam wykopanie metra w dół. Jasne. A wiadomo, że trwa. Ja się jeszcze pytam tego, który nam określił to położenie. Czy byłby w stanie określić, jak głęboko byliśmy w ziemi? Z tym to już trochę gorzej. No tak.
tak na ze trzech ludzi dorosłych, dużych chłopów. To z 5,5 metra, 5, 5,5 metra około. No. Dobra. Dobra, to wykopcie, kopcie dalej. Bo tam jest jeszcze kolejna jaskinia. Chodź, mówię do niego. Pójdziesz za mną jeszcze raz. No boi się bardzo, ty tylko trochę. Boi się, no ale już... Boi się. No to już co zrobić. Jasne. To idziemy z powrotem do jaskini. Do tej... No myślę, że do tej komnaty dojdziemy bez problemu. Mówię, teraz mamy tu komnatę w prawą stronę. Po tym korytarzu będzie kolejna komnata. Też by trzeba było określić na powierzchni ziemi, gdzie ona będzie. No i idę. To jest ta komnata, w którą się wchodzi trochę uginając głowę, nie? Tam trochę się schylając. No bardzo się schylając. Bo to nie komnata, tylko ten korytarz schylając się. Nie na czworak, ale schylając się dokładnie. Jasne. No i idę przed siebie. Nie dochodzę do samego końca. No bo wiem, że tam jest wiadomo co. Już tam byłem raz. No jak dotrzemy, to powiem, że to jest ta komnata. No i wychodząc, trzeba będzie znowu określić, gdzie to by się mogło znaleźć. No i teraz niech sobie określi od tamtej komnaty, nie? Czyli od miejsca, gdzie oni kopią teraz. No dobrze. To już teraz w miarę mówi tak. No teraz to już powinno być dosyć proste. Dobra. No to wracamy. Okej. No to wróciliście. W międzyczasie, no nie trwało to długo tym razem. W międzyczasie tamci się już trochę posunęli w dół. Do metra już dobijają. Jasne. Jasne. Dobra. No to mówię do tego określającego te miejsca, to teraz mi powiedz, gdzie jest ta kolejna komnata. Staje tam, zastanawia się trochę, ale teraz już dosyć w pewniejszym krokiem idzie. Teraz nawet jesteś, ty już jesteś w stanie stwierdzić, że no tam już było w miarę równo. Z kierunkiem ewentualnie miałbyś problem, no ale jak on już określił, no w tamtą stronę szliśmy, no to tych 5 metrów czy 6 metrów mniej więcej to było, może troszkę więcej tego korytarza, no to ta komnata będzie tam, no mniej więcej tu. Zaznaczam to miejsce. Nie wiem, czy zapamiętałeś, jak ci mówiłem wcześniej, że chyba mówiłem, wydaje mi się, że mówiłem, że tam już są ściany kamienne. W tej kolejnej komnacie, w którą wpadłeś, tak. To. No. Czyli tam się nie dokopiemy, tak czy no inaczej. No właśnie, bo żeby nie było, że kopiesz bez sensu. Jasne. Nie? Do kamienia. No. Jasne. Ja mówię, no to jak wam idzie to kopanie? I tak oglądam, ile tam z metru już mają, czy jeszcze nie mają tego metra? Metr. Jak byliśmy w środku, byłem w środku, to było do góry koło 3 metrów, nie? No mniej więcej. No więcej niż. No więcej niż 2 metry, no te 3 metry były. No, czyli jeszcze z pół metra teoretycznie można by było kopać w dół. No. Jeszcze z pół metra kopać w dół, teoretycznie moglibyśmy tam już się. Jeśli ten miał rację z tymi. Tak, jeśli ten miał rację. No. Dokładnie. Ja mówię teraz tak, to teraz niech już kopie jeden.
i weźcie go, przywiążcie liną, żeby nie wpadł nam do środka. No, no i niech kopie w jednym miejscu, jeszcze to z pół metra, bo pod nami prawdopodobnie jest dziura. Ale tak jak mówię, przywiążcie go, żeby jak coś się stanie, żeby nam nie spadł 3 metry w dół i się nie zabił. Jasne, oczywiście. Tak, robią to. Dobra. A ja teraz by trzeba było naszykować ten olej. Mówię, podjedźcie tym wózkiem tutaj. Podjedźcie tym wózkiem tutaj i przygotujcie wszystkie materiały, żeby można to było później rozlać i podpalić. Oczywiście, no zabieram się, jasne, zabieram się do roboty. Jasne, może się nawet okazać, że nam się uda taką beczkę jedną tam wpuścić na dół, ale to za chwilę zobaczymy. Dobra, oni przygotowują, a ten dalej kopie jeden już, nie? Tak. Może chyba go zmienić, bo jest zmęczony. No, możesz oczywiście nakazać zmianę, jasne. Jasne. No, żeby się tam zmienili co kilka minut, żeby dobra. Wiadomo. No dobra, coś robisz, czy czekasz na... Ewentualnie na tą... No czekam na efekt. Dobra. No to doczekujesz się. W pewnym momencie słyszysz tylko taki odgłos osuwającej się ziemi, zduszony krzyk tego kopiącego i stuknięcie spadającej łopaty. Ten się chwycił w liny. No i dynda, bo ta ziemia się osypała, zrobiła się taka dosyć spora jama. Szerokości. Jasne. Dosyć spore szerokości jama. No i faktycznie jest na dole coś, co przypomina miejsce, w którym byłeś. Dobra, super. Czyli łopata na dole, on wisi i dynda. I teraz jak duża jest ta dziura nam się zrobiła? Czy jesteśmy w stanie teraz tam wtoczyć jakąś beczkę? Znaczy wpuścić tak, jakąś beczkę, tak, beczkę na linię? Super, jasne. Ile tych beczek mamy? W tej chwili jest już ich 6. Dobra, to teraz tak. Jak to potem wygląda formalnie? Jak to, jeżeli ja bym tą beczkę tam, że tak powiem, brzydko wtoczył, rozbijam ją, podpalam. No. I jak to mam podpalić? Tak normalnie podpalam ogniem i to już się pali? Czy jeszcze tak, coś tak, trzeba no to zrobić? Jest, to jest, nie. No to jest olej do lamp, więc podpalasz. On się pali po prostu, no nie? Jasne. Tutaj nie ma problemu, żeby zapalić. Jasne. Więc teraz i mówię, jaki mam plan, że teraz trzeba by było tak, wpuścić tam jedną z beczek, ja tam zejdę na dół, przywiążę cię mieliną, dlatego ta lina taka długa, przywiążę cię mieliną, ja tą beczkę dokatulam do kolejnej jaskini, do kolejnej komnaty, która jest komnatą kamienną, rozbiję ją tam, podpalę i będę uciekał. A lina będzie po to, żeby mnie zabezpieczyć przed ewentualnymi jakimiś tam upadkami, żebyście mnie mogli w razie czego wyciągnąć. No dobra, no to jasne. No więc taki plan sobie wymyśliłem. No więc teraz spuszczamy tam beczkę z tym olejem. No masz ludzi do pomocy, więc tutaj... Wiadomo. Się da to zrobić. Mają to zrobić. Ja sobie przygotowuję te materiały do podpalenia. Mam tą beczkę jakoś. Mogę tą beczkę jakoś, nie wiem, rozbić, uszkodzić, czy jest tam jakiś otwór na przykład. No, możesz odbić wdęko, czy wieczko. No, dokładnie. Dokładnie tak bym chciał. Odbić jakąś deseczkę, czy co. Tam jest w tej beczce, odbić po prostu, niech się to rozleje i podpalę to, nie? Jasne, nie ma większego problemu, żebyś zrobił jak tam uważasz, tutaj nie ma, tutaj z tym nie ma problemu. Dobra.
Jasne, więc tak zaplanowałem i tak spróbuję to wykonać. Więc beczka na dole, ja na No dole. dobra, tak jak mówię, no masz ludzi do pomocy, więc tutaj nie ma co jakoś testować twoich umiejętności, no bo nie, czytam cech, bo przecież to ludzie robią. Przywiązujesz się do liną, no i schodzisz w dół, też rozumiem, tak? Tak jest, tak jest. No dobra. I teraz tak. Bo teraz potrzebuję drugiego pomocnika tutaj, czy nie? Może nie potrzebuję, bo tą beczkę wturlam tam. A poradzi sobie. Tylko lampa. Muszę mieć lampę, bo dobrze było, bo ja bym zrobił tak, że rozbiję tą beczkę i rzucę lampę, żeby to mi się podpaliło. No jak chcesz. Chyba, że jakiś inny ogień mi się uda. No bo jak rozbiję beczkę, to czym ja to podpalę? No czekaj, bo tak, masz jakieś szmaty, no nie? Masz... No przecież pochodnie miałem sobie zrobić. Masz lampę, no, masz... dokładnie. Masz różne rzeczy, no możesz kombinować. Pochodnią. Szybciutko sobie robię pochodnie z jakiegoś kija. Nasączam, wiadomo, podpalam, no i... turlam tą, no i mam za zadanie teraz przeturlać tą beczkę, odbić dęko, ma się to tam wlać, podpalam i uciekam. Dobrze. Jakoś specjalnie nie widzę powodu, żeby tutaj testować siłę, bo tutaj czas nie gra aż takiej roli, a przeturlać ci się to uda tak czy inaczej na pewno. Więc bez testowania mi się wydaje, że po prostu przeturlowywujesz tę beczkę. Odbijasz, co tam masz odbić. Rozlewasz, przewracasz ją, no rozumiem, tak? Tak jest, przewracam ją. Tak, ma się wlać do ta cała zawartość do komnaty. No i po prostu podpalam i uciekam. Dobra. No to tak, no to przewracasz się, przewracasz nie się, tylko ją, tę beczkę. Jak to na filmach nieraz było pokazane, jak przewracają beczki, tak chlusta ta zawartość, no to mniej więcej tak to wygląda. No i taka fala idzie w ten korytarz. Wiadomo, że nie jakaś ogromna, no bo beczka nie jest znowu nie wiadomo jak duża. No ale te trochę tego poszło. W powietrzu unosi się zapach oliwy, oleju do lamp. Także no jest to... Dokonałeś tego, co chciałeś dokonać. Czyli wylałeś. Jasne. No i... A podpaliłem już, czy... Nie, no i nie, podpalam. No, nie. No wiadomo, pochodnią podpalam i... Jasne. I w długą. Podpalając... podpaliłeś to, to dosyć w miarę szybko się to wszystko zajmuje i słyszysz, uciekając już oczywiście, słyszysz ze środka taki coraz bardziej narastający pisk dochodzący właśnie poprzez ten odgłos palącego się ognia. W momencie jak dopadasz do tego miejsca, skąd się będą wyciągać, no nie? No bo tak to tak, ma tak, wyglądać. Tak, tak. Widzisz, tak, plan. Tak, widzisz, że z tego drugiego korytarza wybiegają szczury. Ale w tym momencie oni cię wyciągają. Krzyczę, wyciągać. No i te szczury, widzicie, że biegną w stronę tego pierwszego korytarza, którym zeszliście na dół na początku. Zeszliście na dół. Jasne. Ja mówię, teraz szybko lecimy do pierwszego wejścia i zalewamy tak samo olejem i podpalamy. Natychmiast. No dobrze, tylko że tak, no teraz to trochę potrwa, zanim beczkę przytargają. Zanim ją wyleją i podpalą. Jasne. Ale tak czy inaczej trzeba to zrobić. Jasne, to teraz rzuć na cechę na dowodzenie jeszcze raz, bo zobaczymy jak szybko to uda ci się pokierować tymi ludźmi. No nie uda mi się. Możesz przerzucić jeszcze, jeśli chcesz. Tak, przerzucę. Jeśli masz jeszcze... No to, niedużo mi to dało. No, niedużo. Dobra. Nie.
No to tak, ale wiesz, no ludzie wykonują twoje polecenia, oczywiście. To znaczy, to, no, no, ale, no. Po, ale bo te beczki jeszcze są tutaj, nie? Gdzie tutaj? Tutaj są, tu, no tutaj, przy tej dziurze są te beczki, przy której kopaliśmy. No tak, no nie przy samej dziurze, no tak, jak tak ułożyli, jak no. było miejsce, no nie? No, więc... to ja mówię, to wrzućcie tu jedną beczkę do tej jaskini i podpalcie. Aha, do tej dziury, która tej była wykopana teraz. Do pionowej, co cię wykopali? Tak. No, tak. No też... No wrzucą beczkę, rozbije się i rzucą pochodnie. No jasne, no, też to chwilę potrwa. No ale mniej niż biegnąc tam. No, może mniej, bo te beczki są w różnych miejscach. No, nie określiłeś, gdzie chcesz wszystkich dokładnie wszystko ustawiać, więc, no, więc one stoją tak. część tutaj, część tam. No, jak w różnych miejscach, tak. Tak. No, nie? Więc... Jasne, jasne. Ale ponieważ wszyscy jesteśmy na razie skupieni tutaj, to będzie nam najbliżej dobrze, tutaj, więc mówię, dobrze, dobrze. Jedną beczkę wrzucamy i podpalamy. Dobra. No to tak, no to wciągną, przeciągają tę beczkę, wrzucają do środka, ona się faktycznie rozbija na tych szczurach. Co prawda, no, ziemia miękko, ale no, aż tak miękko nie jest, żeby się nie rozbiła z wysokości tam 5 metrów. Wrzucają podpalone szmatę jakoś tam do środka. Część szczurów zdążyła przebiec oczywiście, na szczęście. Dla was, no to jest parę metrów od was to wyjście, więc no, nie wybiegną na was. No, Olej się zajmuje ogniem. Słyszycie potężny pisk, wrzask taki szczurzy wrzask, pisk. I cała ta komnata wypełnia się dymem, ogniem. No już nie widzicie nic tam więcej, co jest w środku. Ja mówię, no to teraz biegniemy do tego pierwszego wejścia tam i zerkniemy, ile tam tych szczurów nam uciekło. Ewentualnie znowu zalejemy ten korytarz i podpalimy. No dobiegacie tam po chwili, ale już w zasadzie nie widać, oprócz tego, że już się wydostaje dym stamtąd, z tego wejścia. Nie widać już nic, żadnych szczurów, śladów też nie widać, bo tyle ludzi, co tu chodziło, to już narobiło, nadeptało, więc no nie widać nic. Jeszcze gdzieś tam pomiędzy drzewami widać jakiś ruch, ale nie jesteście w stanie stwierdzić, czy to na pewno szczury, czy jakieś może inne zwierzęta. Jasne. I teraz rozglądam się dookoła i próbuję dojrzeć, czy w innych miejscach gdzieś się wydostaje jakiś dym, czy gdzieś są jakieś inne szczeliny, z których się wydostaje ten dym, po prostu gdzie są jakieś tam jaskinie, te korytarze, czy jeszcze są jakieś korytarze, których nie znaleźliśmy. No, rzuć na percepcję. Oj, nie ma. No, nie dostrzegasz, chyba że przerzucasz. Masz jeszcze czym przerzucić? Nie mam. O, no to... Znaczy, nie, może nie. Rzeczywiście punkt zepsucia, ale... na to wykorzystać, ja to nie ma problemu, jak chcesz. Ale nie, no, to ja mówię ludziom innym. No, mówię innym ludziom też, żeby się rozglądali i patrzyli, czy przypadkiem coś się jeszcze gdzieś nie dymi, nie kłębi. Jeżeli coś dojrzą, no to będziemy dalej reagować. No. Dobrze, no nie. Nic specjalnego nie dostrzegałem, tym bardziej, że ten ogień tam po chwili niezbyt długiej przygasa. Na ziemi to jednak się trochę wsiąkło, nie wszystko się spaliło. Także dym za chwilę też już się rozwiewa i... No i spokój. Jasne. Czyli mogę do mnie mywać, że sporo tych szczurów spaliliśmy. No, możliwe, że tak. Jasne. Ja mówię, no dobra, do wszystkich mówię, świetna robota, mówię. Wszystkim dziękuję za pomoc. No, mam nadzieję, że nam się udało chociaż trochę tych szczurów pokonać. No teraz tylko pytanie, co
tej nocy się będzie działo, czy jeszcze coś się będzie działo, czy się nie będzie działo. Nie wiem, ile dokładnie tych korytarzy tam było, no ale widziałem, że szczury uciekały w jedno miejsce, czyli tylko w ten nasz korytarz, więc domniemywam, że nie miały innego wyjścia. No wszyscy no to zbiera... są zadowoleni, wszyscy mają, wyrażają nadzieję, że wiesz, że tak, że to już jest koniec, że na szczęście może już będziemy mieli z głowy te szczury. Dobra, no to mówię wszystkim, super, bardzo fajnie zrobiona robota, zbieramy wszystkie rzeczy, zbieramy pozostałe beczki z olejem, też nam się przyda w mieście, może jeszcze i zbieramy się z powrotem do wioski. No dobra, no to wszyscy oczywiście się zbierają. Jasne. Zbierają. No i tuptamy. No dobrze, no to wracacie. Wracacie do wioski. Coś ciekawego w wiosce? Jakieś szczury? Nie, szczurów nie widać. No wieczór się już zbliża powoli, więc już ludzie poschodzili z pól. Już się też gromadzą w karczmie powolutku. No to ja zdaję relację Dieterowi. No i opowiadam mu o całej tej sytuacji, o całej akcji, jak to tam wyglądało. No to ja, tak, Dieter jest oczywiście dalej. Bardzo zadowolony. No, mówię, okej, w porządku, tylko że no, tej nocy jeszcze musimy być w miarę czujni. Jeżeli coś by się dalej działo, no to no, dalej będziemy szukać i działać. Dobrze, no to bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy, że udało się przynajmniej rozpocząć walkę z tymi szczurami. Miejmy nadzieję, niech oby Sigmar nas już od nich uwolnił. No, też mam taką nadzieję. Ludzie z wioski wykonali bardzo dobrą pracę, super się zachowali, świetnie i myślę, że też są godni nagrody jakiejś, albo ewentualnie chociażby pochwały, bo naprawdę bez nich nie dalibyśmy rady. No tak, życie tutaj jest ciężkie, to ludzie są twardzi. Potrafią o siebie zadbać. W takim razie no, zobaczymy, czy do rana coś się wydarzy i no, zobaczymy. Super, fajnie. No oczywiście teraz znowu trzeba się iść przemyć, zjeść coś. No i też tej nocy jeszcze będę czuwał. Będziemy czuwać i ewentualnie działać. Dobra. No to tak, no to wiadomo tam, przemyłeś się, przebrałeś, czy tam przeprałeś, czy przeczyściłeś, nieważne, ubrania, zjadłeś, co miałeś zjeść. Czuwasz. Czuwacie generalnie, wszyscy są jednak dosyć, raz, że podekscytowani. Gotowości. Czy się udało, a dwa, zaniepokojeni, czy się może jednak nie udało. No nawet postanowili, że sobie zrobią patrole i będą wioskę z lampami i z latarniami patrolować właśnie, żeby ewentualnie szybko zareagować, jeśli jednak szczury wrócą. Ty też czuwasz, tak? Tak jest. No. I ku waszej uldze i zadowoleniu do rana nie pojawia się żaden szczur. Jesteście zmęczeni, ale miło. Szczęśliwi, zadowoleni i wszyscy się cieszą i dziękują ci bardzo wylewnie, zapraszają za to, żebyś z nimi tutaj został, że urządzą przyjęcie, że urządzą wielką
imprezę, powiedzmy, ku twojej, żeby ci podziękować. No generalnie wszyscy się cieszą. Bardzo, bardzo. No i fajnie. Oczywiście, oczywiście na tej imprezie zostanę, wiadomo, będę się tu z nimi bawił, cieszył i radował z osiągniętego sukcesu, no ale ponieważ mam inne cele, to będę szedł dalej. No dobrze. No to tak. Która jest godzina? Myślę, że skończymy dzisiaj. A dzisiaj, bo jest już prawie 20 po 11. Co prawda mieliśmy... Zaczęliśmy później, mieliśmy przerwę, ale mimo wszystko jednak to już się zbliża w pół do 12, to już jest ten czas chyba. I tak powiem ci, że... że poprzednio o tej porze było gorzej. Dużo gorzej. Dużo było gorzej. Nie wiem, czy... Ale to dla... Znaczy ja wiem, nie, no po prostu miałem blokadkę, koniec, nie dałem rady nic innego wymyślić, a dzisiaj ze świeżym gdzieś tam pomysłem jednym, drugim, trzecim. No, może. Może, było, bo może byłeś inaczej. Przygotowany, byłeś przygotowany wcześniej i łatwiej by ci było kombinować, bo już miałeś coś, coś już miałeś, no nie? Tylko budowałeś na, tych, na tej podstawie, na tych fundamentach wcześniejszego pomysłu jakieś tam rozwiązania. No mi też było łatwiej, bo to była taka... W zasadzie tak naprawdę to nie określałem tutaj ram czasowych, ale to było dokończenie. Cała sesja właściwie się nie zaczęła, ta dzisiejsza, tak naprawdę. Znaczy, nie, trochę żartuję, bo wiadomo, że to mieliśmy dokończyć i ile to potrwało, tyle potrwało. Natomiast cała dalsza część się nie zaczęła. No bo zeszło nam tyle, ile nam zeszło i dobrze, no nie? Faktycznie tak miało być. Też może było łatwiej nam obydwu, że mieliśmy tylko tą jedną rzecz. Na poprzedniej sesji się wydarzyły, kilka rzeczy się wydarzyło i to ta ostatnia była, czyli te szczury były już na sam koniec i to już może było faktycznie trochę późno dla nas i ciężej się nam myślało. A teraz zaczęliśmy od tego i tylko już kontynuowaliśmy, więc może było łatwiej. Może coś w tym jest. No. Dobrze, to tak jak mówię, skończymy na dzisiaj. W sumie nie wiem, kiedy się uda nam zrobić następną sesję. Za tydzień jest Boże Ciało? Chyba za tydzień. Nie. Nie? Za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie. To może za tydzień. Teraz wiesz, 8. Ja mam gotową sesję następną i myślę, że też się nie wyrobimy na następnej sesji. Czyli będą przynajmniej jeszcze dwie, tak myślę. Może nie, zobaczymy, jak ci pójdzie. Ale to znaczy, że ja nie muszę się jakoś mocno przygotowywać, bo się już przygotowałem do tej sesji kolejnej, więc może by się udało za tydzień zrobić. Jak się tylko uda, to czemu nie? No ale to. No to wiadomo, że to zależy od różnych czynników. Dobrze. Jeszcze jedną rzecz, tak już załadmy troszkę poza. Jak to powiedzieć, fabułą. No bo ty się wybierasz dalej w te wyjące wzgórza, tak? To jest twój cel. Góry. Tak jest. No to są pagórki w zasadzie. Tutaj nie wiem, czy chcesz. Rozmawiałeś na ten temat z Dieterem? Rozmawiałeś na ten temat z Dieterem, no nie? Coś tam, tylko nie pamiętam dokładnie, co tam było. Czy była rozmowa o jakimś przewodniku? Czekaj. Nawet jak nie było, to jeśli wspomniałeś, a wspomnisz na pewno, że się udajesz dalej, to Dieter zaproponuje ci, żeby towarzyszył ci jeden z mieszkańców, ten zresztą, który wyszukiwał te podziemne te jaskinie jako przewodnik, bo troszkę zna teren, wiadomo, że lepiej mieć kogoś do pomocy, jako podziękowanie za pomoc, którą mi udzieliłeś, no nie? To pójdzie z tobą taki pomocnik. Pomocnik, okay. Przewodnik. Dobra. No, to sobie możesz, a ja będę pamiętał. Nie musisz zapisywać. Dobrze. Myślę, że możemy
zakończyć na tym. Wyłączę nagrywanie. O ile się nagrywa? No, nagrywa się, dobra. No to dobra, no to do następnej sesji. Jasne, do następnej sesji. Do następnej sesji.